czołem w dzisiejszym odcinku. Tematem są łowcy przygód, awanturnicy i poszukiwacze skarbów z epoki retro. I w zasadzie to sami chyba krewni znajomi Indiana Jonesa, tak nam wyszło. Także znany archeolog filmowy miał niebagatelny wpływ na dzisiejszy odcinek i na branżę gier wideo. No i panowie, zaczynamy od 82 roku, bo wtedy pojawił się Pitfall na Atari. Marcin, zanim ten, to witamy w nowym roku. A wiadomo, kiedy to będą oglądać, wakacje. Ale to jest za rok. Zgodnie z datą dodania witamy w nowym roku, tak? A jak zobaczą za rok, to witamy w nowym roku, nadal będzie aktualne. Tak jest. Jak tu też nie Marek zauważył. Może obejrzą w starym roku. To może jeszcze wesołych świąt. Nie, to się nie pada. Wielkanocnych. Na przykład. No. I Halloween. Okej, to Pitfall, 82 rok. Ja mam same dobre wspomnienia, ale ja później, więc kto zaczyna? Może ja zacznę, no. Chyba ciężko znaleźć osobę, która nie grała w Pitfalla. Ja grałem w pierwszego Pitfalla na pewno na Atari 2600. Oczywiście nie swoim, tylko na jakiejś posiadowie w domu, tam jak znajomy miał trzy kadridże na krzyż przywiezione razem z konsolą z Niemiec, to no to między innymi na pewno był Pitfall. To taki flagowy tytuł, historia gier komputerowych. Nie sposób o nim nie mówić. Klasyczne skakanie przez doły na lianach, uciekanie przed krokodylami, żmijami, jaszczurkami. No i co? I tyle. A poświęciliśmy na to dziesiątki godzin, no bo jak nie było w co innego grania, no to się tego Pitfalla przez wczoraj dowiedziałem się, że ten facet, główny bohater, miał na imię Harry, to takie... Pitfall? Ale w epoce Atari nie. Nie. Który pirat wiedział? No Pitfall, no jakiś Pitfall, no. Znaczy, tak jak mówię, ja nie pamiętam tego z jakiejkolwiek innej platformy, tylko z Atari 2600. Na 100%. Inna platforma nie wchodzi w grę, więc ciężko to mówić o jakimś piracie. No bo to był kart, nie? A zanim usiadłem do jakiegoś mikrokomputera, to było tyle innych gier do grania, że więc nawet mnie już to nie ciągnęło, bo naprawdę bardzo dużo godzin poświęciliśmy na tego Pitfalla. Marek? Znaczy z Pitfallem jedynką, to jak ja się z nim spotkałem oczywiście przy Atari 8-bitowym, tak, przy Atari 65X, które miałem. Pitfall miał fajną to rozgrywkę, bo był taki ten Tarzan, robił tego Tarzana, tak, łapał za lianę i przeskakiwał przez tam staw z krokodylami, a więc taki bardzo uderzający wyobraźnie od razu motyw. Natomiast z tego co pamiętam, jedynka to była tylko taka w poziomie, tak, biegaliśmy wzdłuż. Nie poruszaliśmy się w pionie, nie było tych drabinek słynnych. Tylko które... w dwójce były, tak, rozmaicona rozgrywka była. Tak, dla mnie jedynka, okej, tam pamiętam, grałem trochę, ale bardzo szybko mieliśmy dwójkę, może na tej samej nawet kasecie. I oczywiście jak już była dwójka, to po co było grać w jedynkę? Bo dwójka miała to samo, tak, miała ten motyw chodzenia po powierzchni, skakania po lianie, ale później był cały ogromny, gigantyczny labirynt drabinek. Widać go nawet w mapie w Top Secrecie, jak to tak. Nadziubdziane wszystko. Prawda? Tak naprawdę Pitfall miał mapkę taką słynniejszą w tych chyba Atari gry, 44 gry na Atari. I tam z tą mapką właśnie próbowałem pokonać Pitfalla, bo Pitfall miał taką w ogóle ciekawy motyw jeszcze, dwójka, że od razu na samym początku, na pierwszym ekranie widzieliśmy koniec gry, czyli ten nasz cel. Bardzo fajny motyw, taki rzadko pokazywany, no nie wiem, w Prince of Persia był motyw filmowy, tak, że widzieliśmy już nasz cel od razu, że musimy uratować tą uwięzioną księżniczkę. Nie w Prince of Persia, przepraszam, w Karatece, tak? W Karatece był od razu ten motyw pokazany. I tutaj w Pitfallu mieliśmy tego takiego strachliwego... Kto to był jakiś... Już nie pamiętam. Kto to jest? To z małka? Kojot, pies, już nie pamiętam. Co to jest stojący?
Bo to był, jeszcze ówcześnie, znaczy nie ówcześnie, ale po latach był puszczany taki serial telewizyjny, kreskówka, taki Pitfall Harry i tam właśnie było trochę, te wszyscy bohaterowie byli. No i śmieszny był motyw, że chcieliśmy od razu iść do tego naszego, do naszego celu gry, a tam taki piesek wyskakiwał i nas wrzucał do wody, tak? To było też takie symboliczne, co wszyscy chyba kojarzą. I jeszcze z Pitfallem jest jedna ciekawostka z tą pierwszą częścią, tą, o której mówił Michał, czyli wersji na Atari 2600, jest reklama czarno-biała na YouTubie, znaczy ona chyba oryginalnie była kolorowa, ale chyba na YouTubie jest taka fajnie pokazana w całości właśnie czarno-biała i tam Jack Black, właśnie znany aktor już po latach, jako młode dziecko zapowiada tą grę i tam ma taką podróżniczą... zobaczy. No świetnie, to jest pewnie... podkleimy i właśnie tam w tej czapce taki podróżnika cieszy się, że go czeka tam ekspedycja. Zobaczymy młodego Jacka Blacka. W ogóle ten Pitfall 1 to tak od razu nie był tym Pitfallem, którego my kojarzymy, bo ta gra zaczynała trochę jako eksperyment z takim biegnącym chłopkiem. Znaczy ten David Crane, który pracował wtedy w Activision, był jeden z założycieli. Wcześniej w Atari. Tak. On w wolnym czasie już sobie sprawdzał, jakie są limity Atari 2600 i coś tam sobie programował, robił te inne gry. No i zrobił tego Harry'ego Pitfalla, tą postać, którą nazwał Harry. Kodowo ona już tak została, który na początku biegał sobie na tle jakiegoś miasta, ale później oglądał, no poszukiwaczy zaginionej Arki. Zafascynował się Indianem Jonesem, no i stwierdził, że bohater no, musi go trochę przypominać, więc rzucił go do tej dżungli, do tych lian, jakieś krokodyle, prawda, małpy i tak dalej. No i stąd powstał Pitfall. Zresztą Pitfall był największym hitem Activision w tamtym czasie, bo on sprzedał się, że zarobił ponad 50 milionów dolarów, co przy wkładzie 50 tysięcy za produkcję, to po prostu przebicie było no, niesamowite. I ja jedynkę znam kiepsko, mało w nią grałem, natomiast dwójkę... To ciekawe. No właśnie, to dwójkę. Odwrotnie. Ja dwójkę bardzo dobrze kojarzę, bo ma dla mnie taką wartość sentymentalną. To był pierwszy tytuł, który odpaliłem na swoim Atari w 87 roku, który przyniosłem z PWX-u. Jestem pewien, że to była ta gra na 100%. No a później to Pitfall 2 był dla mnie taką kwintesencją komputeryzacji w Polsce, bo w to grali wszyscy. No, to co Michał powiedział, czyli dzieciaki, ich rodzice, jak przychodziły wujka z ciotkiem, to im się pokazywało na Atari, czy na Commodore tego Pitfalla, że to jest gra, patrzcie jak to jest tajemniczy komputer stoi pod telewizorem i co on potrafi, prawda, że jest taki chłopek, biegiem, można nim sterować, chodzić tam w dół, w górę, zbierać, są jakieś przeszkadzajki. No to był po prostu niesamowity taki świat, prawda, wtedy, ja byłem zachwycony tą grą zresztą, także Pitfall coś wspaniałego dla mnie. Tak, ten Pitfall jeszcze właśnie wracając do tego wątku z Activision to pokazywał, bo pamiętajmy, że Activision powstało jako, założyli go pracownicy Atari, którzy po prostu mieli dość takiego trochę wykorzystywania korporacyjnego przez firmę, że nie mogli się nawet podpisać własną nazwiskiem pod daną grą i ten Pitfall stał się takim właśnie sztandarowym tytułem, że Activision wnosi nową jakość na Atari 2600, że można robić gry właśnie nie później, za chwilę kojarzące się. Po latach nie pamiętał był, jak ci był, tak? I no tak, Activision tak. Rośnie do miana potęgi korporacyjnej. No, ale ten okres czasu ich to jest właśnie ten, który najlepiej wspominają tam amerykańskie dzieci, które miały Atari 2600, właśnie Activision, jak było coś z Activision, to był właśnie Pitfall i później następne gry, to było, kojarzyło się z jakością, prawda? I kolorami, i wykonaniem. Rewelacja. I jeszcze taka ciekawostka, że na Atari 2600 Pitfall 2 jest jedyną grą, która wykorzystuje specjalny cartridge, który jest wmontowany, znaczy chip, który jest wmontowany w cartridge i on pozwala na przykład tak, że muzyka w grze jest na czterech kanałach, to jest jedyny taki przypadek na Atari 2600, czyli nie ma takiego plumkania, tylko normalna muzyczka podczas gry. Jest wzbogacona animacja postaci, jest dużo więcej detali niż w jedynce na ekranie i w innych grach. Jest płynny scrolling w poziomie, z którym Atari 2600 miało kłopot, bo było ok w pionie, ale w poziomie niespecjalnie. I to była ta najwyższa półka gier wtedy na tą konsolę. Zresztą był już zmierzch powoli Atari 2600, bo ono tam w tym 83 roku, chyba jak się ten Pitfall 2 czy 4 jak się pojawił, to wiecie, ten sprzęt już odchodził trochę w zapomnienie, ale tutaj po prostu przywalili takim mocnym akcentem na koniec i naprawdę zrobili taką bombę. No ona już na komputerach domowych nie wyglądała powiedzmy tak super, bo była w takich powiedzmy średnich standardach, ale jeżeli o A2600 chodzi, to
górna półka, na pewno. Ja, żeby było zabawnie, to Pitfalla drugiego pamiętam z arkadówek. A ja go właśnie w ogóle nie kojarzę, że był na arcade'ach. Tak, tak, z arkadówek. Mhm. Żeby było zabawnie, Activision dał licencję na, nie wiem jak tam, no chyba na sportowanie, na automaty Sega. I Sega jest odpowiedzialna za port, automatowy. Za port arcade na Pitfalla drugiego. Tak. No i wiadomo, jest jak na tamten czas wszystkie arcade'y wyglądały ładniej. Jest podkolorowana graficzka, sens ten sam, gra raczej nie odbiega od oryginału, tylko jest ładniejsza, kolorowsza graficzka, słynny motyw pitfallowski, muzyczny do zżygania w kółko. Tutaj mogli też chociaż się trochę postarać, ale to można zobaczyć. No, możesz sobie ograć na Maimie na przykład. A w ogóle jeszcze... Ja jeszcze tylko dodam, że Pitfall wrócił w 1994 roku na Atari Jaguarze i jest to jedna, bo Atari Jaguar nie ma zbyt wielu gier, którymi może się pochwalić, takich powiedzmy, nie wiem, killer app tak zwanych i właśnie... Alien vs. Predator, tak? Tak, na przykład, a Pitfall nowy jest takim grą, którą właśnie z Atari Jaguar się kojarzy dosyć dobrze. Co prawda gra ma coś takiego, że jest okropnie trudna. Znaczy, wykonana jest bardzo podobnie do ówczesnej epoki platformówek 2D jeszcze, chociaż już wchodziły 3D, ale jeszcze platformówek 2D, czyli przypomina trochę graficznie Raymana, czy gry disneyowskie wtedy z ówczesnego czasu, jak Księga Dżungli, Król Lew, tego typu jest wygląda, natomiast ma niesamowitą liczbę animacji i to robi naprawdę wrażenie, wtedy musiało już robić wrażenie, bo ma gigantyczną, natomiast jest okropnie trudna, okropnie. Po prostu wszystko wyskakuje, węże, coś tam zabijają nas. Po staremu. Cały czas strasznie się przerażam. Mieliśmy, Marcin, ostatnio możliwość posiedzieć na retrospekcjach przy Atari Jaguar, ale Pitfalla nie było. No to wiadomo, zawsze pokazują Duma albo nie, Duma, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, Duma i Alien vs. Predator. I Alien vs. Predator. A jeszcze no i właśnie Pitfall jest często tym trzecim tytułem, który zawsze jest wymieniany też. A to jest ten sam tytuł, szkoda, że ten człowiek, przepraszam was na chwilę, bo mi się tutaj monitor rzuca, że się wyłączył. Czyli Super Nintendo ma swoją wersję, bo tam jeszcze jest... The Mayan Adventures, coś takiego jeszcze jest na Super Nintendo. No to właśnie to jest to. To co, na Nintendo też się pojawiło? Na Super Nintendo. No to jest właśnie ten Mayan no Adventure. Jakaś, tak, no później jeszcze wyszła wersja też na PlayStation. Ale jest Pitfall Mayan Adventure czy Mayan tak. Adventure? Pitfall, tak? Tak, Pitfall. Okej. Okay. Zrobię zerknę z ciekawości, bo... Tak, widzę, że jest też na Super Nintendo i na Sega, ale chyba na Jaguarze był ta wersja najlepsza, na Jaguarze. No, mogli tak sobie pozwolić z takimi bebechami, to dało radę. Okej, okay, po Pitfallu mamy Jungle Hunt, 83 rok. W zasadzie klona i powiem wam, że miałem straszny problem z jedną rzeczą. Zastanawiałem się, w co ja tak naprawdę grałem na tym Atari 2600, czy to był Pitfall, czy Jungle Hunt? Moim zdaniem Jungle Hunt grałeś, bo to jest arcade, a ja Pitfall nie jestem pewien, żeby był. Nie, poczekaj, Jungle Hunt ma. Ja mówię o Atari 2600. Aha, Jungle Hunt było na Atari 2600, tak? Pitfall? Ale żeby było zabawnie, to i Jungle Hunt ma swoją wersję arkadową. Tak. Zrobioną przez Taito America. To jest 82 rok. Tak, ale konsolę 83. No ale to nieważne, to... Ale na pewno, tylko że na przykład rozróżnia to od Pitfalla, że, tutaj, że w Jungle Hunt idzie się w lewo, a w Pitfallu idzie się w prawo. Tak. Bo tam się skacze po lianach, później się... A twoja stara skończyła Mario w lewo, tak? No tam się skacze po lianach i może ten motyw ze skakaniem po lianach jest tak charakterystyczny, że się kojarzy z Pitfallem. Natomiast no, chyba ta rozgrywka tam jest bardziej urozmaicona, bo tam się potem biegnie pod górkę, przeskakuje się głaz, pływa się, unika się krokodyli. No. Tak, znaczy w ogóle ta gra jest w dwie strony, tak jak Pitfall powstał arcade dopiero później, w 85, tak przy Jungle Hunt najpierw był arcade, tak? Od niego się wszystko zaczęło. Na końcu tak. Się ratuje swoją kobitę, którą chcą ugotować w garze. Od ludożerców, tak. Wisi nad garem. Tak.
A w wersji właśnie na Atari 2600 nie ma tego gara, tylko musisz przeskoczyć jednego dzikusa na końcu i ratujesz babkę. A ten kocioł jest tylko na Atari 8-bitowym, na arcade'zie, no i na Atari 2500. Znaczy 5200, przepraszam. Tylko no to w tych lepszych wersjach. Ja pamiętam wersję z kotłem, ale gdzie? Tą taką chyba prawidłową, bo 2600 miało obcięcie. Ale gdzie? Czy to było Atari, czy to było arcade? Ale stawiam na Atari. Stawiam na Atari niż na arcade'a. Bo tak jedyną rzeczą, którą na pewno mogę powiedzieć, że tak pamiętam, to był Pitfall właśnie zrobiony przez Sega na automaty, nie? A żeby było zabawnie, w Pitfalla drugiego prawdopodobnie nie grałem na 8 bitach. W ogóle z Jungle Huntem ja mam w ogóle sentymentalną podróż, bo to jest jedna z gier, tak jak Pitfall 2 u Marcina była tą grą pierwszą w ogóle, to Jungle Hunt był u mnie w pierwszej dziesiątce, to nie była pierwsza gra, ale tak druga kaseta, albo może na tej pierwszej nawet gdzieś to było. I wręcz, a więc kojarzy mi się z tą początkową edukacją przy własnym komputerze. Pierwsza gra, którą się wtedy, wiadomo, te gry wtedy się bardzo dużo grało w nie. Tak wielokrotnie. Pamiętam, że wydaje mi się w ogóle, że nie doszedłem do końca. Znaczy dochodziłem zawsze do tego kotła i nie byłem w stanie go przejść. Oczywiście te skakanie po lianach, jak się dobrze poćwiczy, to już jest proste. Przepłynięcie między krokodylami, które zresztą przypomina te właśnie Pitfalla, bo to też tam pływamy też w wodzie, natomiast tutaj jeszcze możemy walczyć nożem, kuć te krokodyle. Jest też dosyć proste w przejściu, ale później zaczynają te straszne, ta lawina kamieni, która była... Występują trzy na przemian, co level jest. Tak, trzeba się tak zsynchronizować z nimi i to było dla mnie upiorne po prostu. Jak mi się raz udało, to nie mogłem później przejść tych dzikusów, tak? Ale po latach oczywiście zakończyłem tą grę i jestem spełniony. Z Jungle Huntem jeszcze jedną rzecz fajną powiem, jakby tu był Hubert, to on by ją opowiedział, historię, natomiast mi się kojarzy, że mi kiedyś opowiadał. On ma szwagra, który jest Amerykaninem. I on jest chyba albo w Huberta wieku, czy też w naszym z Michałem, albo chyba starszy trochę, jest po 40. Mi się wydaje, że on jest starszy jeszcze. I on nie ma takich, nie jest takim growym nerdem, ale ma pewne skojarzenia, tak Hubert go tam wypytywał, jakie ma z dzieciństwa. I Jungle Hunt to jest dokładnie ta gra, którą on się wychował w dzieciństwie, tak? On tam jakieś kojarzy jakąś grę taką, jak wczesne, jeszcze zanim Game Boye się pojawiły, wczesne w Stanach takie, tak. Takie nawet przed Games Watchem, tak? A kto wie, czy właśnie Pitfall nie był w wersji jakiejś Games Watch. No, ale Jungle Hunt kojarzy w ogóle właśnie z tych pierwszych gier wideo, że się zagrywał w to. Dobre retro. Następny w kolejce jest tytuł, który już omawialiśmy na stronie B, czyli Montezuma's Revenge, ale coś tam możemy jeszcze dopowiedzieć. Nie, skaczesz. Aztek. Aztek, którego ja kompletnie nie znam. Jak Aztek? To jest ja bardzo dobrze. 83. No to niech będzie Aztek. Okej. No Marek, gimnastykuj się, bo to jest dla mnie gra totalnie, która na 100% ja jej nie dotknąłem. Genialna gra. To jest taka, jak mówiłem kiedyś, mój ojciec grał w kilka gier, ale je tam męczył i Aztek to jest jego też ukochana gra. Na szczęście to nie... Znaczy ja też w to lubiłem grać. On miał takie gry, że tak je zamęczał i ja już nie mogłem na to patrzeć, ale w przypadku Azteka zawsze chciałem to grać. Aztek miał ciekawą rzecz. Graficznie wyglądał... Znaczy tam była taka grafika a la wysoka rozdzielczość, czyli czuć było pewne szczegóły, to były tak, za dużo było szczegółów, na Atari nie dało się ich wszystkich odzerować i już czasami wychodził z tego taki graficzny, no taki bełk, takie nie wiadomo co wychodziło z niektórych elementów, ale niektóre elementy, jak dinozaur, który się pojawiał, taki Tyrannosaurus Rex, albo jakaś taka wielka ośmiornica, to byli nasi wrogowie, albo w ogóle potwory, tam jakiś, nie wiem, lew, to były fantastycznie zrobione, po prostu wykonane. I bohater, który też narysowany, był fantastycznie, to była taka grafika, no bardzo nietypowa dla Atari, to nie było żadnego infantylnego. Wyglądała trochę, nie takie dokładne, po prostu mi się tak było. Dokładnie tak, właśnie o to chodzi. Bardzo nietypowa była dla mojego Atari. Widać, że po prostu rysował taki prawdziwy rysownik, tak? To nie programista. I w grze chodziliśmy sobie bohaterem, który chodził
to były takie poziomy, takie komnaty, bardzo proste, prymitywne komnaty, albo jednopiętrowe, albo dwupiętrowe, i przeszukiwaliśmy takie śmietniska. I w tych śmietniskach mogliśmy znaleźć amunicję do pistoletu, dynamit i coś tam jeszcze. I mieliśmy nóż. I on miał też bardzo fajne takie może animacje. Może te animacje nie były super płynne, ale były tak znowu dobrze zrobione. Grafik, ten grafik, który to rysował, znał się na sylwetce ludzkiej, tak? Dobrze, na przykład wbijanie nożem, to widać było, jak on ciachał tą maczetą, tak jakby... Jak może on jak Mechner faktycznie tak chciał odwzorować te ruchy. No właśnie, może coś takiego. I chodziliśmy sobie tym bohaterem właśnie w kapeluszu, to był typowy taki Indiana Jones, i zabijaliśmy nożem, później pistoletem te wszystkie potwory. I były fajne rzeczy, można było właśnie dynamit podsadzać, ten dynamit po pewnym czasie wybuchał, najpierw tak zapalał się jakby, i można było robić taki myk, że wychodzi z komnaty do komnaty, i to był taki, nie wiem, bug, ale przerobiony na feature, że ten dynamit się przenosił, tak, do tej nowej komnaty. Tam, gdzie stał, jak się rozpalał, to się samoistnie przenosił do tej nowej komnaty i można było rozwalić ściany na przykład, tak? I przedostać się po prostu dalej. I się schodziło i tak, to było tak, że to była tak jakby piramida, czyli chodziliśmy, czy tak jak w ninja, tak jak w ninja, że chodziliśmy sobie w poziomie, ale w pewnym momencie mogliśmy znaleźć jakieś schody w dół. I na samym dole był główny potwór, z tego co pamiętam, to była taka ośmiornica, taki lovecraftowy, takie stworzenie dziwne, które trzeba było zabić. I mój ojciec też to strasznie zagrywał, po prostu ogromną ilość, czy ten, tylko gra nie była aż taka, jak się poćwiczyło, to nie była aż taka trudna, można było spokojnie sobie do końca dojść. Bardzo ciekawy tytuł, bardzo ciekawy na Atari, taki no, nietypowy. Ciekawy, bo jako atarowiec pamiętam tylko tą grafikę, ale nie pamiętam, żebym w ogóle się w to zagrywał, czyli pewnie nie wiedziałem chyba, o co chodzi, albo nie miałem jakiejś instrukcji, to mogło być skomplikowane, bo ja już nie ona pamiętam. Była, wiesz co, ona była taka strasznie, miała dziwne sterowanie trochę, bo ten postać tak chodziła, można, bo on sobie tak chodził, ale można było włączyć go w taki tryb biegania i wtedy tak szybko chodził. Taki no, udźwięk jeszcze. Pamiętam tego chłopka, który wygląda jak Indiana tak. Jones, ale... I teraz było wchodzenie po schodach było takie triki, że trzeba było odpowiednio się ustawić, jak pociąg, nie wiem, bo właśnie to dobrze przypomina, taki jakby pociąg, który ma, dojeżdżasz i się, prawda, rozjeżdżają tory, tutaj Michał może powiedzieć lepiej, ale czasami chyba jest taki motyw, że na przykład, jak, nie wiem, tramwaje tak jeżdżą, że jak ktoś śpieszy, to pojedzie w jednym kierunku, a jak jedzie tam wolno, to się automatycznie to ty mówisz przesunie, o starych zwrotnicach, tak było coś takiego, no teraz nie? Jest automat, albo trzeba ją przerzucić, no, w zależności od tego. Tak, ale to jest dobre porównanie, ten ludzik, jak tam przyspieszyło za bardzo, to szedł tak w poziomie, a jak tam się dobrze, nie za szybko weszło, to on po schodkach wszedł, tak? To jest takie dobre porównanie, więc to były takie dziwaczne rzeczy, bardzo nietypowe, ale ogólnie gra naprawdę świetna na wczesny czas. Naprawdę, ten tytuł mi umknął to. W przeszłości. Chyba tylko nawet na Atari był, prawda? Nawet się nie odzywam. To jest typowo atarowska gra? Nie było na coś innego? Nie wiem, ale wydaje mi się, wątpię. Na spektrum, jeśli była tylko na Atari, no to by trochę tłumaczyło. To by troszeczkę tłumaczyło. Ale mało znany jest tytuł, na pewno. Ale w ogóle, słuchajcie, ona jest ładny. 82 w ogóle nawet. Bo na Apple się najpierw pojawiło. Było na Commodore 64, było, a i na japońskie maszyny. Tam PC 88, Sharp, X1, ale na Commodore 64 było. Okej. Okay. No to coś teraz, to co, wracam do tego Montezumy. Coś tam jest. Ciężko cokolwiek będzie powiedzieć o czym zrobiliśmy stronę B i chyba mocno wyczerpaliśmy temat. No chyba absolutny top gier z naszej przeszłości. Ciężko znaleźć osobę, która wychowała się w latach 80. i nie grała w Montezumę. Już pomijam całe zawiłości z preliminary Monty, z Pedrem i tak dalej. No, fantastyczna gra platformowa, jedna z najlepszych platformówek, jakie kiedykolwiek się pojawiały na mikrokomputery. No, koniec, kropka. Do dziś do niej wracam i do dziś potrafię sobie pykać. I szczególnie te... Wiecie, już przyciemnione komnaty, gdzie się na czuja idzie. No bo umówmy się, że teraz się nie rysuje mapy, nie patrzy, nie. Kiedyś nawet po telewizorze rysowaliśmy kreski pisakiem, gdzie się znajdują drabinki. Żeby czasami jak przed pająkami uciekać. Bo te pająki dosyć szybko zapierdzielały, bo wiadomo, że czaszki miały tam określoną trajektorię, po której się przemieszczały, więc było w miarę łatwo opanować kwestię czaszek, natomiast zawsze pająki, czy tarantule, nie pająki, to były tarantule,
to tarantule dawały w kości, także no, nie ma co dużo wydać. To jest taki, to jest gra wszechczasów, ona powinna być na pierwszych miejsc, pierwszej dziesiątce gier wszechczasów po prostu, no. Taka klasyczna gra, która zawsze była na kasetach. Zawsze. Obok River Raid, Bruce Lee, czy właśnie Pitfall. No, w tamtym czasie mając taką, czy to było Atari, czy Commodore, no nie było szans, żebyś nie miał w swoich kasetach Montezumary. Żeby handlarz nie zachwalał, panie, bierz pan. Nie wiem, czy to była kwestia zachwalania, nie? Ja pierwszą styczność miałem z Preliminary Monty na Atari 800 XL u takiego kolegi, tam jeździliśmy do siostry od mojego ojca i tam też na tym podwórku znałem dzieciaki. I on nie mieszkał w bloku, tylko miał własny dom obok tego bloku, to była majętna rodzina i tam chodziliśmy na to Atari 800 XL, to dla mnie to był taki blow mind, rozumiesz, kompletnie rozwalało mnie, gdzie tam, wiesz, wchodziliśmy do tego jego pokoju, a tam to cudowne pudełko tam stało i właśnie czasy wysiadywania przy magnetofonie i tych fantastycznych dźwięków, to jest całe moje wspomnienia właśnie z Montezumą. Ja miałem jeszcze mapkę do Montezumy z tego czasopisma, właśnie 44 gry na Atari, ale... Tak, tam było. Nie mogłem przejść gdzieś daleko, ale ta gra wyjątkowo dla mnie była trudna. Przechodziłem, ja wiem, kilka ekranów, może z 20% całej gry i nigdy nie wiem, to szedłem gdzieś tam niżej. Koledzy opowiadali, że skończyli, ale ja nie jestem w tym gronie. Oczywiście, jak do swego czasu, jak przychodził mi SMS na komórkę, to mają te słynne ty. Ja też w ogóle sobie czasami, jak przy Atari kiedyś odpalę, zdarzy mi się to właśnie, a Preliminary Monty przynajmniej troszeczkę muszę pograć zawsze. Nie? Cały czas działa ta magia, pamiętam te początkowe plansze, to po prostu na pamięć. Co więcej, no ja tam już kiedyś opowiadałem, że ja ją widziałem pierwszy raz, jak już miałem Atari na zielonym monitorze i u Huberta byłem i rodzice pozwoliłem podłączyć do kolorowego telewizora. I ja pierwszy raz zobaczyłem gry na Atari na kolorowym telewizorze i to było coś innego. Ta gra wyglądała zupełnie inaczej, to była inna konsola, jakby to był inny komputer. Zupełnie. Ale też jeszcze pamiętam czasy Neptuna. Sto ile to był? Neptun ile? Sto ile? No i ważne. 151 chyba. No coś takiego, ale zielony Neptun. Nieważne, ważne, że było na czym grać, ale właśnie jak od święta pozwolono gdzieś podłączyć do innej, do czegoś większego. Rodzice Huberta się ze mnie śmieli, że jak po drabinkach wchodziłem, to się tam podnosiłem i opuszczałem. To się grało całym charakterystycznie. Tak. Przechylanie na boki. Ale to wiesz, ja przypominam sobie taką sytuację z tym twoim podnoszeniem. Pamiętam, że byłem kiedyś u kuzyna w Niemczech. On już miał komodorka ze stacją dysków, tam chyba miał jeszcze drukarkę, miał bardzo wypaśny ten zestaw. No i coś tam my ciupaliśmy. Pamiętam, że grę o jakichś kangurach. Taki kangur szedł i boksował. Nie, jest kanguru się nazywa. Kanguru. No to wiesz, i potem coś tam ciotkę żeśmy zawołali, ciotce daliśmy joystick i wiesz, i ciotka moja, wiesz, trzymając ten joystick, jak szła w lewo, to się oczywiście bujała w lewo i w prawo, a jak skakała, to robiła, wiesz, tak, nie? Doskonale cię rozumiem. Myśmy mieli tam strasznie bekę, ciągnęliśmy z ciotki, bo ona strasznie tak właśnie emocjonalnie grała, bardzo ruchowo. Taki wczesny VR. No właśnie. Następny w kolejce jest znowu atarowski tytuł i znowu 83 rok, czyli Klątwa Faraona. To nie jest do końca, znaczy to jest atarowski tytuł, ale ktoś inny napisał go na Commodore. Jest port na Commodore. Jest? O, nawet nie wiedziałem. Myślałem, tak, że tylko jest Atari. Port na Commodore. Jest port na Commodore i żeby było zabawniej, to z tą grą, znaczy jeżeli ktoś chce z was pierwszy, to ja potem opowiem, nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie ma chętnych, to pozwólcie, że z tą grą przede wszystkim dla mnie to jest taki mashup Bruce Lee i Montezumy. Jak się dzisiaj przyjdziecie longplayowi, to mam nadzieję, myślę, że tak od razu zobaczycie, nie? Małe pikselowe ludki, tam parę piksli. I takie małe, nie? W porównaniu z Montezumą. Tak. Takie małe, no to zostawmy. To jest właśnie ten element z tej planszy, biegania po planszy i szukania artefaktów jak w Bruce Lee. No i tam też czaszki z Polina, takie. Jakoś mi się to po latach właśnie skojarzyło jako mashup, ale ta gra, nie wiem jak jest na Atari. Natomiast tam jest kilkanaście artefaktów do odgadnięcia. Tam masz na górze belki, chodzisz po tych komnatach tam.
i zbierasz te artefakty i one ci odlicza tam do zera. Musisz je wyzbierać wszystkie, żeby ukończyć grę. Nie ma tam większej filozofii. Nie tak jak w Zoro na przykład, że trzeba było się zastanowić, co gdzie jeszcze dać, żeby móc iść dalej. Natomiast na koniec nie ma końca gry, nie ma nawet ustalanego screena mówiącego congratulations. Wersja na Commodore, przynajmniej w takiej, w której ja tam grałem, znaczy ja bardzo lubiłem tą grę, bo ona tam wymagała i zręczności, i dosyć była bogata, no mówię, kojarzyła się z Bruce Lee, kojarzyła się z Montezumą. Fajna przygoda, fajne mumie tam biegały i pomimo tych kilku pikseli można było zobaczyć, gdzie faraon, gdzie tam jakieś takie, wiecie, faraonki biegają, gdzie jakieś... Gdzie... podpowiadała. Tak, tak, tak. Więc gra osiągnęła cel jak najbardziej, ale po prostu ten motyw, że nawet, wiesz, no grę kończyło się po coś. Zawsze, żeby móc się pochwalić przed kolegami, co jest na końcu, a jeszcze daleko byliśmy do czasów tak zwanych intro-outro. Czasem był może obrazek, jakiś kawałek, ale to czasem. No, ale stary, no właśnie po ten obrazek się tłukło w tą grę, ten nieszczęsny obrazek. A tu dupa, normalnie przecież bierzesz ostatni artefakt i wyskakuje ci screen tytułowy. Znaczy tam się spadało, nowy był, jakby się gra zaczynała od początku. Nie, no to w wersji Commodore bierałeś ostatni artefakt i dostawałeś screen tytułowy. Czyli rozumiem, że było coś takiego jak w Montezumie? Że tak, spadasz diamenty, tak, diamenty, i rura na końcu i następny level. Nie, tam nie było nawet nagrody w postaci diamentów. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, jeżeli było, ktoś skończył to na Atari. Do końca, ale... Zaczynało się od początku. Gra się zaczynała od początku, ale tak trochę płynnie, w sensie on spadał tak jakby, jak trochę frejonary Monty, no. To już bym to bym nie psioczył, bo nigdy nie psioczyłem na Montezumę Revenge. Natomiast tak to wyglądało na wersji na Commodore, no jeżeli, może ja miałem taką wersję, wiesz, no. Nie, ale ona tak mniej więcej tak to jest. No, tylko się zaczyna od początku. Znaczy ja powiem tak, ja z tą grą to jest moja taka jedna z najbardziej ukochanych gier na Atari. Takich po prostu jednak. Top 10. Czyli tak samo ci się podobała. Uwielbiam ją, uwielbiam. Ja myślałem, że nigdy, wiesz co, nigdy się nie zastanawiałem, bardzo słusznie tu powiedziałeś, nigdy się nie zastanawiałem właśnie, ale masz rację. I Bruce Lee faktycznie jest to dobre porównanie, bo są zawsze, co komnatę wpadają dwóch zabijaków. Wszystko jeden zagi, jest, po latach się dowiedziałem, że jest mumią. Myślałem, że to są jacyś rabusie, bo jeden jest chyba rabusiem, a drugi jest mumią, albo mumia i coś, bo tak trochę wygląda jak taka mumia, tylko pistolety mają, no kurczę. Wiesz, taki na egipcjański się ten, tak, pozdrużony tak, Marcin. Ale ma pistolet, strzela przecież. To mi nigdy nie pasowało, że mumia strzelająca mumia z pistoletu. Ale to były promienie magiczne, no co ty opowiadasz? I preliminary Monty też jest dobre porównanie, znaczy Montezuma Revenge, natomiast gra miała kilka, znaczy uwielbiam ją z to, że ona miała tak, po pierwsze tą koncepcję, jedna komnata, jeden skarb. I widzisz wszystko było tak pokazane, jasny przekaz, żadnej instrukcji nie trzeba było, tak? Druga sprawa właśnie, że sobie tam strzelaliśmy, ale każda komnata miała właśnie jakiś pomysł na swój, żeby zdobyć ten skarb trzeba było sześciowo. Poskakać i tak dalej. To było super. I teraz są dwa motywy, bo to oczywiście rozróżniamy gry wyjątkowe od gry, których było mnóstwo, w miarę przeciętnych, które się fajnie grało, ale zapominało. I w moim przypadku ta gra miała dwa takie elementy wyjątkowe. Zacznę od mniej wyjątkowego, czyli on, pierwszy obszar, który też był tym ostatnim na Atari, był jakby tytułowym, tak? Była nazwa gry, robiło się i od razu zaczynaliśmy w tym miejscu, tak? Czyli postać zaczynała na ekranie tytułowym. To było takie dziwne, takie nietypowe. Tak samo ten ekran się stawał ekranem końcowym, jak się skończyło grę. Ale to takie mniejsza rzecz. A ważniejsza to był ten ptak latający. Czegoś takiego naprawdę rzadko się widywało w ówczesnych grach. Latał sobie ptaszek i co pewien czas nas porywał, tak? I przenosił gdzie indziej. Ale tego ptaszka można było przywołać. W sensie, po pierwsze, znaczy on nas czasami wkurzał, czasami nam pomagał, bo nas w ostatniej chwili uratował, bo to było wszystko losowe, on sobie tam latał, jak niechcący wpadliśmy na niego. A czasami byłeś już prawie przy artefakcie. A czasami byłem przy skarbie i on ten. Tego. Tak, i to jest niesamowite, bo nie wiem, to mi wygląda jakby ci twórcy, albo przypadkiem ten ptaszek wyszedł, bo z nim się i zaczęli się tym bawić, bo tego ptaszka można było strzelić na przykład, można było go zastrzelić, faktycznie ta kula przez niego nie przeciała, tylko można było go zabić i on na pewien czas znikał. Później znowu przylatywał. Kolejna rzecz właśnie z wzywaniem. Jak się nic nie robiło,
to się uruchamiała tak zwana animacja idle, czyli on sobie tak skakał, samoistnie, bez naciskania, i ten ptaszek wtedy takim powolnym ruchem zbliżał się do nas i nas łapał, tak? Czyli można było to rycznie przywołać. Troszkę podobny motyw, znaczy, tylko że tam kończyło się śmiercią, był w Montezumie, bo jak za długo spędzałeś w jednej komnacie, to przylecywał ptak, łap cię za czapkę. Ale to taki motyw był często, bo w grach, szczególnie w arcade, nie? Żeby cię popędzać, tak? W Bubble to był potent na to, jak za długo spędzałeś czasem na planszy, przychodził Bubble, tak, co tam jeszcze, Nadral, taka gierka też to miała. Natomiast tutaj ten ptak był takim przeszkadzajką, ale z taką sympatyczną przeszkadzajką, która potrafiła być złośliwa, a jednocześnie można było sobie z niej korzystać, pomagać. Niesamowite, no po prostu niesamowite. Coś bardzo, bardzo wyjątkowego. I ogólnie jest to jedna z moich ukochanych gier na Atari. Naprawdę. Kurde, wyczerpaliście temat, bo w zasadzie nie mam nic do dodania. Ale zgadzam się ze wszystkim, bo bardzo fajny tytuł, naprawdę. Marcin, i żeby było zabawnie, prawdopodobnie nie ma innego portu. Oryginalnie autor napisał na Atari, ktoś inny przeportował na Commodore. Tak, ale to widać. Moim zdaniem, bo ja grałem też wersję, bo przynajmniej na Commodore 64, to jest gra, która na Commodore 64 wygląda strasznie słabo w porównaniu do wersji atarowskiej. Bo czasami się mówi, że tak wiadomo, Atari miał mniej gier na Commodore, ale Commodore ma ten problem, że tam było tyle gier i prawie wszystko, co się pojawiało, ale jest naprawdę spora ilość gier słabych. Albo są, jeżeli to są porty na przykład z Atari, bo to jest ta wcześniejsza epoka, kiedy Atari jeszcze rządziło, tak? Można by powiedzieć, tam miało przynajmniej ważny głos, te 83, 84, tak? Tam jeszcze potrafiło, te gry pojawiały się i na przykład ta Commodore 64 były portowane. 84, tak? To jest rok, w którym pojawiło się Commodore. No już po kryzysie, tak? Ale jeszcze z Atari... Tak, jeszcze Atari i Atari... Marcin, przepraszam, że ci przerywam, ale to jest tak, jeśli chodzi o właśnie różnice między portami, to już zacznijmy od tego, że Commodore miał przepaskudną tam paletę kolorów. Znaczy, gra wygląda strasznie słabo. Szaroburem, dłe nienasycone i na dobry początek, teraz sobie odpaliłem gameplay z wersji atarowskiej, jest bardziej żywy, kolorowy, bardziej nasycony kolor, jest kontrast jest fajniejszy. No i to wystarczyło, no. No Atari miało super kolory, dlatego też tak dobrze to wyszło. No jest mumiaki i taki jakiś faraon, no tak po mojemu to jest, tak. Moje oko. Faraon, tylko strzela. Bo to są okładki gry, wiem, że jest faraon, bo z faraon właśnie te mumie jakieś. No jak sama nazwa pająki. Gry, nie? Klątwa faraonów chyba tam jest, bo tam jest liczba mnoga. Faraons, tak. No dobra, tyle chyba. Ja myślę, że... Marek, myślę, że do dziś można spokojnie się dobrze bawić przy tej grze, bez kitu. Ja sobie gram i kończę. Kończysz? Kończę. I on wtedy spada znowu na ekran początkowy. Wierzysz mi, że ja sobie pyknę w tą atarową wersję? No oczywiście, a chociaż nie, na żywo sobie, na taliku, bo na pewno gdzieś będę miał w jakiejś bazie na kartridżu, na karcie CF tą grę. Tylko pamiętaj, tak, to też bardzo popularne. Znaczy nie. Ja sobie skończę tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda na Atari, bo na Commodore po prostu bierzesz ostatni artefakt, jest koniec. I pokazuje się screen tytułowy, nic więcej. To jest tak, jakbyś Grezer sobie jeszcze reset nacisnął. No to frustracja była wielka, nie? Tyle grania, nie? Która utkwiła mi w pamięci. Grało się dla tego, wiesz, paropikselowego screena na końcu, congratulations i tak dalej. To chyba jest w Taskerze? Jest taki, nie w Taskerze. Będziemy do Taskera, tak, on ma zakończenie i tylko na Commodore, bo na innych komputerach ma właśnie tylko congratulations. Albo Where Time Stood Still, albo Tasker ma jeden screen takich... Gdzie są te dinozaury? Where the Time Stood Still. Tam jest jeden screen. A ja tylko jeszcze dopowiem a propos ekranów końcowych, jak tak mówisz, że to był taki wielki cel, to podoba mi się czasami, jak jest podcast Video Game Nerd i on tam przechodzi jakąś ultra trudną grę, jakąś ultra trudną, strasznie koszmarną i ma ten ekran tytułowy na sam koniec i jest błąd jakiś, tak, ekran końcowy i jest jakaś literówka. Zamiast congratulations, jakiś tam ja tak, co? Tyle czasu, tyle godzin to kończyłem, a oni nawet nie umią cholernego congratulations napisać? To Japończycy najczęściej w japońskiej gry, nie? Tak, to porty jakichś japońskich gier, które były... Literówka i tak... Pewnie liczyli, że nikt nie dojdzie do końca i nie przeczyta.
No nie zauważył tego nikt, tak? Ten jakość, a szczególnie kończenia gry, to było rzadko się kończyło. Nawet wiesz, tak. Mam wrażenie, że kiedyś gry były tak trudne, to znaczy, to nie chcę, żeby to zabrzmiało jako frazes, ale gdzie po prostu twórcy mieli wyjechane na to, czy dają coś na koniec, bo to wystarczająco gra miała zmęczyć, że tam nikt nie czekał tego końca. No a faktem, no jednak to zakończenie się graczowi należało i ja wiem, zamknięcie historii. Ja czytałem, że często o tym piszą, że chodziło o to, że twórcy po prostu tak mieli rozpracowane te gry, no bo oni testowali jednocześnie i grali w nie do upadłego, że im się wydawało, że poziom trudności jest normalny, a później jak wypuszczali na rynek, to nagle się okazywało, że po prostu jest masakra i ludzie nie potrafią przejść tego, a ci co przechodzą, to no nie ma ekranu końcowego. To ja się jeszcze dołączę, zrobię taką małą dygresję, bo to jest fajny temat, z tą poziomem trudności. Jest teraz taka gra, która się pojawiła parę miesięcy temu, nazywa się Getting Over It with Bennett Foddy. Nie wiem, czy kojarzycie, czy widzieliście. To jest gra, która polega na tym, jest zrobiona w Unity, ona w ogóle bazuje na takiej tam chyba 10 lat temu zrobionej gry flashowej, Sexy Hiking czy coś takiego. I to jest gra, w której jesteśmy takim człowiekiem w metalowym takim garnku i możemy się za pomocą takiego, mamy młot i to jest fajna animacja rąk i możemy za ten młot się odpychać, bo my jesteśmy w garnku, nie możemy z niego wychodzić. I teraz jest góra, tak? Jest góra, po której się wspinamy. I gra oparta jest na frustracji, tak? Gra jest specjalnie bardzo trudna, a to, że mamy górę, oznacza, że nawet jak pokonamy jakieś małe przeszkody, to możemy się wdrapać i spaść na sam początek gry. I czytałem niedawno... Tak, to gra się trzeba w 500 000 egzemplarzy, jest świetny wynik, tak? Facet zarobił kupę pieniędzy. Natomiast przeczytałem ostatnio z nim wywiad i koleś mówi, że on się wychował w Australii, tak, jest Australijczykiem. I oni tam zawsze mieli problem w odróżnieniu od Amerykanów, czy zawsze tam z innym systemem, najczęściej te konsole albo nie dochodziły do nich, te tam, nie wiem, NES i tak dalej, albo był problem z systemem kodowania. I on tam się wychował Sekam, na... Sekam, nie? Tak. Tam był chyba Sekam. Nie, Sekam nie, nie wiem, czy Sekam. Co było w Australii? Ale... NTSC było w Stanach, a tam chyba był Pal albo Sekam. Chyba Sekam był też w Australii. Okej, ale pewno nie ale wydaje mi się, że... I z tego powodu oni tam mieli jakiś... On głównie się wychował na Spektrumie i na Commodore 64, czyli tak tam w tamtej stronie. I wychował się na grach, których zapamiętał przez całe życie, które polegały na tym, że grasz, dochodzisz gdzieś i wszystko się restartuje. Tak jest od początku. I grasz, znowu pokonujesz przeszkody bardzo daleko i gra tak w pewnym momencie mówi, dobra, koniec. I, znaczy przegrałeś? Zaczynasz od początku. Żadnych save game'ów, żadnych kodów, tak? I większość tych gier, wiemy, było takich. I on stworzył teraz całą... Bardzo go interesuje ta koncepcja frustracji i stworzył taką grę, że dzisiaj grasz, ona faktycznie jest tak frustrująca, tak trudna, że cię wciąga, tak? Że po prostu jest tak, jak tak złych skrajnie czasów. Zrobione, właśnie. I sobie idziesz tym, przesuwasz tym kolesią, może się na filmiku obejrzy, to od razu widać całą mechanikę gry. Pokonasz drzewo jakieś tam, już się cieszysz. Wchodzisz na górę, pokonasz jedną górę, dobra, cieszysz się. Podchodzisz do drugiej i spadasz przez naprawdę taką odległość, jest to tak frustrujące. Nawet co pewien czas komentuje swoim głosem i na przykład mówi, ja będę zapisywał progres twojej gry, twojej tej, nawet jak popełnisz błąd, tak? Czyli nawet jak podejdziesz daleko i ci zapiszę, to jak spadniesz, to też ci zapiszę. Tak? Więc jest mega frustracja, ale ciekawy tytuł pod tym względem. Dobra, to wracając do retro, to teraz ja się trochę porozpływam nad tytułem z 87 roku, czyli Where Time Stood Still. Jeszcze jedna gra. Jeszcze jest Fred lub Roland. Jaki Fred? Roland Ogórka. O mówimy? Słuchajcie, o tych grze to króciutko. To tylko Marek chyba musiał tak, o tych grze... No Marek, dobrze. Nie, o tej grze króciutko. Ja w nią nie grałem, ale ona, po pierwsze była w Bajtku, to powinieneś wiedzieć, Marcin, bo jesteś wielkim czytelnikiem Bajtka. Tak, i ona była. Kurde, to nie było na Atari. No nie było na Atari właśnie, ale to jest gra, która bardzo dobrze się kojarzy ludziom, którzy mieli Amstrada, ludziom, którzy mieli ZX Spectrum i chyba on był w ogóle też na BBC Micro, czyli tam Brytyjczycy dobrze chyba wspominają tą grę. I ta gra, to ona jest dosyć prosta, są po prostu liany, mamy typowego Indiana Jonesa, w sensie, że jest kapelusz i strzela z pistoletu. I tak naprawdę tam się niewiele więcej robi, się łazi po tych lianach, zbiera jakieś takie chyba figurki faraonów czy coś takiego i uważa się na takie duchy. Pojawiają się. I w sumie tyle. Ta gra ma niewiele tam mechaniki, natomiast ludziom
Wydaje mi się, że ona ma takim sentymentem się cieszy wśród tych ludzi od Amstrada i ZX Spectrum, dlatego że ten bohater jest taki sympatyczny. On jest takim śmiesznym Indianem Johnson, z uśmieszkiem, z takim kapelusikiem, kartunową taką postacią. I te po tych linach śmiesznie chodzi, bo tych linach tak naprawdę wchodzi tam. I ona jest taka dosyć duża ta postać, tak? Tak, To już zaczyna coś kojarzyć, coś. I w sumie tyle tak naprawdę, co można o tej grze powiedzieć, bo ja też się nie grałem w nią, natomiast ją dobrze wspominam z bajtka, bo też chciałem ją mieć. No. Ale i łapie się do programu, bo gość przypomina Indianę. Znaczy, no nie przypomina. Jest Indianą. No ale wyobraźnia, nie? O to chodzi. No to nie, ja, jak to bym powiedział klasyk, ja bym musiał być bryszczaty na jedno oko, żeby to powiedzieć, że to kaban. Ale spoko. Dobra, bardziej chodzi o ten element dżungli, o, i lian, i spinania się może bardziej. No, w porządku. Dobra, Marcin, jedziesz. No to mamy Where Time Stood Still, 87 rok. No przefajny tytuł, o którym pewnie większość ludzi w tamtym czasie nie słyszała. No bo co? No bo wyszedł tylko na Spectrum 128, na Atari ST. Nie było na Commodore 64, chociaż było zapowiedziane, ale nie wyszło. A port na Amigę pokazał się parę lat temu, czyli jest zrobiony przez fanów. A sama gra była kapitalna, bo była inspirowana powieściami Verna i takimi filmami przygodowymi z lat 50. i z całej takiej stylistyce utrzymana nawet takiej czarno-białej na Spectrum, co wynikało trochę z warunków technicznych Spectrum, a jednocześnie wpisywała się w charakter gry. I mieliśmy mały samolot, który rozbija się gdzieś w górach, na pokładzie są cztery osoby, które ocalały, no i należy oczywiście zapewnić im tam powrót do cywilizacji. I łażą za tobą, rzut izometryczny? Tak. Mhm. No i bohaterowie mieli takie typowo filmowe cechy, bo główna postać, czyli pilot, był takim typem twardziela, miał tam pozycję dominującą w grupie, oprócz niego był podstarzały, schorowany bankier, który podróżował ze swoją piękną córką, jej fajtłapowatym narzeczonym, no i wszystkich ich tam trzeba było prowadzić w cudzysłowie do wyjścia. I teraz był clou programu, czyli ten niesamowicie taki fajny, klimatyczny świat, w którym znaleźli się bohaterowie, bo to był tajemniczy ląd, który znajdował się gdzieś tam niby pośrodku Himalajów, w tym rozbił się ten samolot z rozległą dżunglą, z bagnami, wąwozami i zamieszkały przez prehistoryczne gady, czyli taki zapomniany ląd trochę, prawda, do tego tubylcy, którzy nie widzieli świata zewnętrznego i ci nasi bohaterowie, którzy no, muszą przeżyć po prostu w tym niecodziennym dla nich środowisku. I Where Time Stood Still był po trochę takim miksem sandboxu, był zręcznościówką, przygodówką, trzeba było kombinować z przedmiotami, tam rozmawiać między postaciami, takie przynieś, podaj, pozamiadaj, prawda? I ta gra jest dla mnie takim przykładem, jak wcześniej twórcy potrafili przekraczać granice ośmiobitowców, tworząc te niesamowite wirtualne światy. To byli po prostu tacy pionierzy, którzy no, wyciskali... No, poty, o których pewnie twórcy tych komputerów... Ale mówisz o storytellingu, tak? Tak, i w ogóle o pokazaniu tej gry, jak ona była rozległa, ileś tam się działo. To było coś niesamowite, to była taka po prostu filmowa przygoda no, na ekranie Spectrum. I ja o tej grze, no wtedy było trudno się coś o niej dowiedzieć, ale ja trafiłem w takim numerze, to był zerowy numer Top Secretu, czyli też jeszcze był Bajtek, tam numer specjalny. I tam była nawet mapa narysowana przez Pegasa, ja nawet tutaj pokażę. Gdzie właśnie był ten świat pokazany, gdzieś tam był jeden screen. Z tym rysowaniem przez Pegasa to nie przesadzę. No właśnie w cudzysłowie powiedzmy, bo to jest mapa pewnie gdzieś skopiowana z jakiegoś Crash albo Yours Sinclair. No i gdzieś był ten opis, który właśnie przedstawiał, o co w tej grze chodzi. Ja po prostu cały płonąłem, żeby tą grę zobaczyć, no i nie miałem specjalnie okazji. Dopiero parę lat później gdzieś na Atari ST ją zobaczyłem i mimo to, że ona nie robiła takiego wrażenia, to ja wsiąkłem w ten klimat i tak naprawdę ograłem ją dopiero kilka lat temu, jak kupiłem sobie Spectrum, nie przyszedłem, bo mi się nie udało. Doszedłem gdzieś daleko, ale to, co przeżyłem, to swoje. Naprawdę, gra jest kapitalna i warto nawet dzisiaj sprawdzić, do czego było zdolne Spectrum i twórcy wtedy, w 87 roku. No, przefajny tytuł, naprawdę. Polecam, mocno. Tyle. Ja mogę? Możesz. To jest w ogóle, bo to jest tytuł oparty, cała ta fabuła na temu Zaginiony świat Artura Conana Doyle'a, tak? Twórcy Sherlocka Holmesa, właśnie ten motyw podróżników, którzy gdzieś tam w dziczy, tu akurat rozbijają się samolotem, w dziczy odnajdują krainę, gdzie żyją tak naprawdę tam dinozaury. Tam były przecież ten właśnie Zaginiony świat taki. Zgadzam się w zupełności z Marcinem,
mówiłem, że to jest gra w ogóle wyprzedzająca epokę. Znaczy, ona jest czymś takim, bo to pamiętajmy, że to jest czas, kiedy był wyścig jeszcze na spektrumie, na gry izometryczne, tak? Nightlore pokazał, że co można... Znaczy, pokazał, że izometria to jest takim najbardziej seksownym technologią w grach wideo, jaka może być, tak? Szczególnie na mikrokomputerach. I zaczęli, później na konsolach też trochę. I zaczęli wszyscy z tego korzystać i bardzo dużo gier się pojawiło w miarę podobnych do Nightlore, tak? I tam się różniły, ja nie wiem, może fabułą były inne, nie wiem, jakieś Nosferatu i tak dalej. Ale gry, dwie gry, bo to są gry tego samego autora, Great Escape i właśnie tą grę, którą omawiamy, to są gry, które wniosły tą całą poziom izometrii, w ogóle ten gatunek na kolejny poziom. Czyli tak jakbyśmy mieli Duma, który wprowadził nas do tam FPS-ów, a kolejnym jakimś etapem był Half-Life, tak? No to właśnie ta gra jest i Great Escape wcześniej takim Half-Life'em w porównaniu do Duma, czyli zupełnie dodanie narracji, dodanie pewnego systemu testerowania, bo tam było parę postaci, tak? Tak, i obszerności, skomplikowania samej rozgrywki. To był taki trochę survival, my musieliśmy się też trochę tam jedzenie zdobywać, tak? Jakoś się dzielić tym jedzeniem. No, a więc no, wyśmienity tytuł, taki wyprzedzający swoje czasy bardzo. I to, że to jest, to było na spektrum, ja tak jak Great Escape, to jest to sam dla mnie motyw, to jest niewiarygodny po prostu. Oni nawet chcieli zrobić wersję na 48, ale po prostu się nie udało, bo gra była za obszerna i nie dało się tego multiloadu zrobić takiego typowego jak na tych, dlatego tylko 128 kilo. No ja mam tak samo też grę nadrobiłem, widziałem ją od dawien dawna, tak? I również w tym bajtku, również na giełdzie, marzyłem o niej, grałem kilkakrotnie na emulatorze dawno temu i pamiętam, chyba z 2 lata temu się trochę uparłem i grałem naprawdę długo, ale też nie skończyłem. No trudna cholera, trudna, ale... Tak, piękna. Ale fantastyczna rzecz, tak. Jak na tamte czasy mieć w 87 roku tą grę na ZX Spectrum, to się można było zagrywać, oj, naprawdę. Oj, tak. Michał, coś słyszałeś o tym? Nie. To jest gra, która mnie kompletnie ominęła ze względu na to, że była na spektrum, no cóż mogę powiedzieć, mogę się tylko pójść wstydzić. Natomiast no, to tak jak z Great Escape, no to co Marek mówi, nie? Ktoś może posłuchać nas z boku i powiedzieć, Jezus Maria, coś przekroczyło epokę i tak dalej. 3 piksele na krzyż, 128 kilobajtów kodu i tego. No natomiast no, wiesz, ta z tej ewolucji, czy tam z tych pomysłów, tych pionierskich pomysłów, a następnie ewolucji tych mechanik mamy dzisiejsze AAA, no to tyle, nie? No to wręcz taka open worldowa gra, można powiedzieć. Dokładnie tak, nie? Mamy open, w zasadzie mamy open world, mamy sandboxa. W którym to? W 87 roku? No. Wiesz co, ja cały czas próbuję sam dla siebie, może nie tyle co sam dla siebie, ale próbuję to zostawiać na takiej zasadzie, że jak dana idea, czy dany pomysł, nie wiem, mówiąc bardziej waszym językiem deweloperskim, mechanika, Marek, musisz mi pomóc w tym momencie, ale mam nadzieję, że rozumiesz, jak to wpłynęło na późniejsze gry, na to, co mamy dzisiaj, jak pewne patenty ewoluowały i to, jak ciężko dzisiaj wymyślić coś świeżego, czymś, co się jarasz. Zresztą dzisiaj ci mówiłem, że oglądałem archiwum przegranych podsumowujących rok. Strasznie, strasznie dużo gości, w zasadzie cała śmietanka polskiego devu, strasznie dużo naszych znajomych i większość z nich jest rozczarowana tym, co się działo w ostatnim roku na rynku, a niektórzy z was dziś znaleźli takie tytuły, gdzie naprawdę trzeba pogrzebać, żeby trafić na daną tytuł i właśnie z punktu widzenia deva, inaczej, dev ocenia to na zasadzie, a tam znalazłem fajną mechanikę, tam znalazłem fajny smaczek, tam pomysł na opowieść historii, tu mamy nowe spojrzenie na bohatera, tam mamy łamanie czwartej ściany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiesz, mogę zakładać, że gdzieś to potem będzie jakąś inspiracją, natchnieniem na kolejny krok dalej, na przykład, nie wiem, dziś biorę mechanikę stąd, pomysł na zachowanie, czy tam pomysł na postać, czy charakter, mentalny sposób zachowania i tak dalej, łączę to w jedno i jeszcze to pakuję w taki, a dany świat i mamy boom, no tak, mamy kolejny, tak.
kolejny ten. Więc pod takim ciągłe kątem, inspiracje, no tak właśnie. I często się nam zarzuca, że to my mówimy, a bo kiedyś to były czasy, kiedyś to były gry, bla bla bla. Nie, to nie do końca o to chodzi, nie? Tam naprawdę jest jeszcze, można sięgnąć po kupę ciekawych rzeczy, które można w późnym czasie wykorzystać. Ja myślę, że ktoś to trzeźwo na to patrzy i patrzy trochę na gaming z tej strony tej ciągłej, wiesz, ciągłego rozwoju. Czasami bezwiednie to się dzieje, nie? Ale jeżeli, no my jesteśmy akurat z takiego pokolenia, że mamy to szczęście, że mogliśmy obserwować ten rozwój w zasadzie naocznie, namacalnie. Może troszeczkę później niż nasi rówieśnicy z zagranicy, ale powiedzmy, byliśmy w tym czasie, kiedy, ja to któryś raz powtarzam, przeszliśmy pewien rodzaj rewolucji, jak skok na przykład przejście na kiedy wyszły akceleratory 3D. No, dziś nawet VR na mnie nie zrobił takiego wrażenia jak wtedy ten skok, wiesz, ten taki krok milowy, nie? Nie wiem kiedy następny, czy ja jeszcze dożyję i czy jeszcze będę, nie będę za stary po prostu na kolejny krok milowy, żeby się zajarać czymś, no. Ale to myślę, że trzeba to na tej zasadzie postrzegać, nie? I to tyle. Ja jeszcze tylko dodam, właśnie ciekawa jest rzecz, sytuacja w ogóle z tym Where Time Stood Still, że to była gra tak ambitna i tak zaawansowana, że moim zdaniem ona przekroczyła pewną granicę, gdzie jak ktoś ją zobaczył, na przykład tworzący gry na Spektruma, to stwierdził, kurde, pozamiatane. To ja wrócę i zrobię jednak coś innego. No tak, nie będę robił takiej gry jak oni. To jest coś, wiesz, w stylu, nie wiem, GTA 3 się pojawiło. To większość deweloperów szło rękami, no i co ja mam teraz zrobić? Co, takiego open worlda mam zrobić? To jest nieosiągalne. Albo Red Dead Redemption, tak? Tak, postacie zachowują się w jakiś taki sposób, no, że ludzki taki, że oni mają jakieś odruchy, że gdzieś jakąś postać się zostawi, to ona zaczyna panikować, albo biegnie za tobą prosić cię o pomoc, czy o nawet o to jedzenie, czy wodę. I są takie, no wiecie, no, w tych 128 kilobajtach zamknięto no, świat cały, ten odległy ląd wzorowany no, no, na filmach. Ale mi się wydaje, że musiało minąć trochę lat, zanim oni, część twórców w ogóle zaczęło korzystać, jakby rozwijać to. Dokładnie to miałem na myśli, tak. Gdzie ktoś tam sięgnął i powiedział, hej, halo, kurde, przecież to jest genialny pomysł na to, żeby przede wszystkim opowiedzieć historię, pokazać ją. A dzisiaj, no, dzisiaj jak nie ma dobrej historii, to gra cię nie przyciągnie na długo. No, pomijam grę, do której historia nie jest potrzebna, która jest czystą rozrywką, czy po rozpierducha jakaś, wiecie. To tego nie, ale jak już masz ochotę przysiąść i masz, dostajesz jakiś świat, dostajesz jakąś mitologię związaną z tym światem, jakiś lore, no to wiesz, no fajnie by było się troszeczkę wciągnąć, nie? To jak z tekstówkami, jak z papierowymi RPG-ami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, to przeskoczmy 88 rok i mamy Tuskera, czyli taką grę, która troszeczkę stała w 8 bitach, trochę w 16, bo ona i wyszła tam na Amigę, na ST, tam zupełnie przepadła, ale fajnie wyglądała na przykład na Commodorku. Nawet bardzo fajnie. Ładnie wyglądała. Tak, no i tak. To żeś teraz przypudrował. Było też na Spectrum, na Amstradzie, ale nie było tak dobre jak na... Tusker wyglądał nieprzyzwoicie fajnie na Commodore. Tutaj absolutna zgoda, natomiast już logo po prostu śmierdziało Indianem Jonesem na bardzo, a postać też w ogóle. Sama postać też, natomiast postać była rzucona do jakiegoś takiego dziwnego świata. Do Afryki, którym... ona oficjalnie była w Afryce. Bo znaczy, wiesz, tam w tej Afryce to było lądu, jakoś hasie szkło. No tak, ale w tej Afryce było hasie szkło byle co, nie? Także wiesz. No i tam też... To właśnie na pudełku tak, z tyłu. Oryginalnie. Tak, masz oryginał? Okej. No, no fajna gra, wizualnie bardzo fajna, ale żeby... Wizualnie bardzo fajna kropka. Tak, bo tam to było ważne w tej grze, że tam każdy etap się widział gdzie indziej. Na początku mieliśmy tą Saharę, tych Beduinów, którzy tam na nas próbowali nas zabić, zbieraliśmy jakieś przedmioty, dostawaliśmy się do jaskini, szliśmy tam ciągle w prawo i nagle był taki twist, bo z tej Sahary znajdowaliśmy się w jakimś zaginionym lądzie, tam żyły jakieś mityczne potwory i tak dalej, no to było takie już, prawda... No weszło się do jaskini i na nas, kurde, z Sahary robiła się dżungla, tak jesteś pierwotni ludzie, jakieś prehistoryczne gady. Tak, jakaś twierdza taka i na końcu tej twierdzy był skarb, który trzeba było odnaleźć i było to mityczne outro, o którym miał mówić pod postacią jakiegoś obrazka. No, to tam było, że nie wiem co to było, to była taka nagroda, mamut. Tak, no. Pseudomamut, nie wiem co to było. Tak, taki pseudomamut. No gra była taka, no ona się nie mogła zdecydować, była taka zręcznościówką, trochę przynieś podaj, gdzieś coś użyj,
ale głównie ciągle w prawo, prawda? Czyli taki trochę schemat, ale myślę, że ją ratowała ta grafika taka fajna, bo ona naprawdę, ten każdy etap tak inaczej wyglądał i taki inny klimat tworzył, no i ten bohater, który oczywiście, to co Michał powiedział, że Indiana Jones, czyli kapelusz, kurtka brązowa, a na Amidze to w ogóle wyglądał jak Indiana, bo już nie dało się praktycznie odróżnić, czyli no, plagiatowali na potęgę wtedy, albo się podszywali po prostu, żeby podnieść słupki sprzedaży. Ja tak pograłem wtedy właśnie na Amidze i w ogóle mnie nie wciągnęło, ale myślę, że jakbym grał na Commodore, to już bardziej by było fajne. Bo na Amidze po prostu nie stanowiła konkurencji dla innych tytułów, które już wtedy można było dostać. Marek, coś powiesz w temacie? Znaczy, no mnie ta gra trochę ominęła, ja ją znam i kojarzę i gram ją trochę na Amstradzie. A akurat teraz obejrzałem sobie wersję z Commodore 64, która wygląda naprawdę bardzo fajnie, bo właśnie najlepiej z 8-bitowców. Na Amidze to już trzymałem się z daleka, ta gra już to jest ten epoka wczesnej Amigi, te gry były zwykle porty właśnie z 8-bitowców. To już nie miały konkurencji z czymś, co było dedykowane Amidze. Już mnie takie gry nie interesowały. Więc ona mnie trochę przeskoczyła, natomiast ja co pewien czas ją sobie uruchamiam, na przykład tam w Stradzie i trochę pograłem, ale chciałbym kiedyś poświęcić trochę więcej czasu i na przykład skończyć, tak? Ale to jest taki motyw, dużo było tych... Po co? Rozpoilowaliśmy się koniec. O jest. Już nie ma sensu. Ja się nie mylę, to było... Na Amstradzie, na Amstradzie jest tylko napis końcowy, nie ma ultra. Nie, tam jest ten obrazek. Z błędem jeszcze. Na pół screenu. Pół screena i jest congratulation. Tylko na Commodore. Tak. You fulfilled your destiny, bla bla bla, koniec. No tak jest na Amidze też, bo właśnie widzę. No na Amidze tak. Okej. Okay. Nawet Marek już nie gra. Przeskoczmy dalej, 89 rok i no, tytuł petarda. Co jeszcze? Czekaj. Jeszcze mam tutaj tytuł, który w ostatniej chwili wrzucałem te tytuły. Ale to jest króciutko. Bayou Billy. Tak, The Adventures of Bayou Billy. To jest gierka, której nie miałem nigdy styczności. Natomiast warto ją wspomnieć, bo mamy też na pewno widzów, którzy się wychowali na Pegasusie, tym samym na NES-ie, tak? Na NES-ie. Tak. Dlatego i to warto... nie znasz, Marcin. Tak, i warto o niej wspomnieć. Ja ją kojarzę po prostu. Kiedyś był taki konkurs, była taka grupa obok Secret Level, w której był konkurs na screenshoty. Były wrzucane screenshoty z gier i trzeba było zgadywać, co to za gra. I ta gra wyglądała strasznie fajnie. Mi się podobały te screenshoty i nie wiedziałem, co to jest. I w ostatecznym wreszcie ktoś tam zgadł, że właśnie Adventures of Bayou Billy. Co? I zacząłem oglądać tą grę i faktycznie to jest taki chodzący, taki mordobicie Indiana Jones. Znaczy tak naprawdę tak. On wygląda jak Indiana Jones i chodzi po dżungli, tak? I tylko tym swoje Indiana Jones... Ale jak Chuck Norris. Tak, ale fabuła jest taka, że my nam porwali jakąś naszą dziewczynę, jak zwykle, i przez jakichś gangsterzy porwali. I my się tłuczemy z gangsterami, tylko że akurat wyglądamy przypadkowo, mamy kapelusz jak Indiana Jones i jeszcze przypadkiem jesteśmy w dżungli, tak? I tyle, co tę grę łączy. Gra jest podobno znana też z tego, jako jedna z najtrudniejszych gier w ogóle na NES-ie. Zaliczana do najgorszych produkcji, źle wspominanych. Natomiast jest typowo NES-owa, tak? Jest charakterystyczna muzyka. Takie mordobicie, tak jak był, nie wiem, tam ich wiele takich tego rodzaju gierek takich. No i tyle, no więcej nie chcę tylko powiedzieć, tylko ludzie z Pegasusa, którzy się wychowali, podejrzewam, że dobrze kojarzą ten tytuł. Możemy iść dalej. Okay, wracamy do chronologii. Rick Dangerous, 89 rok. No i znowu pytanie. Co tu powiedzieć? Taki pastisz, tak, na Indiana Jonesa, bo nasz Rick ma trochę zabawną fizjonomię i proporcje ciała, no ale no teraz no o czym tu gadać, no kto nie gra w Rick Dangerous, no? Motywy z kulejącymi się głazami, to żywcem. No otwarcie jak nawiązania. Z poszukiwaczy tak. Arki. Tak jest. Naprawdę ciężko coś powiedzieć o grze takiej jak Rick Dangerous, chyba że macie jakieś takie ciekawostki naprawdę. Ciekawostkę mam taką, że, którą oczywiście żaden Polak pewnie wtedy nie słyszał, że w oryginalnym wydaniu był komiks z przygodami Ricka, który świetnie wprowadzał w klimat gry, był bardzo fajnie narysowany i dosyć gruby. I wydarzenia w komiksie kończyły się dokładnie w momencie, jak rozpoczynała się gra, czyli jak samolot rozbijał się w amazońskiej dżungli, Rick już był w świątyni i zaczynała się toczyć się kula zgodnie z filmem Indiana Jones, która go goni. No zresztą to, co Michał powiedział, że kopia Indiana Jonesa nawet na pudełku było widać, bo rysunek postaci był dokładną kopią Indiany, kapelusz, pistolet, koszula, wszystko w brązach, prawda, i gość po prostu z aparycją Harrisona Forda, brakowało mu tylko zarostu.
żeby był posądzony o plagiat. Taki zaginiony. No i byli Niemcy. Proszę? Niemcy byli. Niemcy byli, tak. W późniejszych etapach byli Niemcy, była jakaś baza, prawda? Gdzieś w jakimś zamku, tak. Który... Zawsze tak, że... No, Indiana też się bujał z Niemcami przecież, nie? No, dokładnie, także... No właśnie o to chodzi, no właśnie o to chodzi. Tak, no, no i przecież Rick to jest nieformalny ojciec Larry Croft, taka gdzieś teoria, bo to była ta sama firma, czyli Core Design. Core Design, no tak, właśnie. Tak, gdzieś tam. Gdzieś to wyczytał tą teorię, że Rick to ojciec Larry. No to wiemy, że nawet był wywiad i się podpytywali, nie, czy to było tak. Ojciec w sensie zgodnie z historią, czy nie, zgodnie z jajem, chcieli... prostoplastą. Nie no, ale to są ci sami, to wiesz, to nic przypadkiem nie wychodzi, nie? Oni sami mówili, że pisząc później Larry... Ale ojciec Larry Croft nie nazywa się na Rick z imienia. Chcieli wciągnąć Ricka, żeby... Znaczy tylko mówił w intrze, że Rick Dangerous to jest tam ojciec Larry Croft i tak dalej, ale zrezygnowali później z tego pomysłu. To się nie pojawiło. Znaczy, wiesz, jakby był Sir Croft, miał na imię Rick albo Richard. Ale to miał, że Dangerous to pseudonim. Właśnie jak ma Croft na nazwisko, stary? Na imię? Nie pamiętam. Ty, może ta teoria nie jest taka głupia. Także to Rick już nie jest ojcem Larry, ale... Czekaj. Dobra, kontynuuj. No nie, no tylko tyle, że to się ucięło. Jakby oni ucięli ten temat na etapie produkcji Tomb Raidera, no nie było powiązań już później, ale gracze sami jakby kombinowali, czy tak było, no takie plany ty, były. Ty! Lord Richard Croft! Tak? No widzisz, coś zostało z tego. No. Coś z tego zostało. Lord Richard Croft. Richard Croft się nazywa, ojciec Larry Croft. No Rick to Richard, nie? Ma przypadków, nie ma przypadków. Rick to Richard, nie? Tak. Tak. Się wydaje, że tak. To sprawdźmy to jeszcze. No, kontynuuj, Marcinie. A jeszcze z takich ciekawostek, już takich typowo produkcyjnych, to Rick Dangerous jest takim fajnym przykładem, jak wtedy robiło się gry. Goście, tak, Ricky. Goście, którzy składali grę, zrobili sobie edytor napisany specjalnie tej gry, z który składa się z takich różnych klocków, tam kolorowych, przedstawiających tła plansze i oni sobie po prostu budowali te etapy z tych klocków. I to im szło szybko, sprawnie. Ale żeśmy teorię fanowską, znaczy no nie fanowską, ale żeśmy teorię sobie potwierdzili po 30 latach. No jest potwierdzenie. Tak, 20. Tak. Rick Dangerous, Lord Croft. Został lordem po tych wszystkich, tak, wiesz, przygodach. No i co i fajny Rick się ukazał na wszystko, oprócz Atari, nawet na Commodore, na Spectrumie, na Amstradzie, ale na Amidze. Powstaje, tak? Powstaje, tak? Jest taka wersja? No, ja coś kojarzę, że jest jakiś temat Ricka na Atari. Wiem, że na pewno najtrudniejszy był na Spectrum, bo tam się zlewał cały z tłem i przeciwnicy też się zlewali z tłem, więc trudno było ogarnąć, co się dzieje na ekranie. No, przepraszam. Jeszcze był problem ze scrollingiem, jak to na Spectrum, więc na Commodore się już to najfajniejsza wersja 8-bitowa. Ja jeszcze bym tylko dorzucił, że Rick ma taki fajny motyw takiej złośliwości growej w tamtych czasach. On to tak ładnie pokazuje, że na przykład czasami mieliśmy ścieżki, z których ścieżka była nie do przejścia, bo była jakaś pułapka. Już mamy dwie równoległe ścieżki, tak widzimy, tak, że można iść. Jedna była, pojawiał się i to była jakaś taka na pierwszy rzut oka łatwiejsza, tak? I szliśmy tą łatwiejszą ścieżką i tam wyskakiwała jakaś pułapka, no to stwierdzaliśmy, a dobra, trudniejsza jest ta pewniejsza. I szliśmy trudniejszą, tam się wtedy żadna pułapka nie wypadała. No i on nas przyzwyczajał, ten system gry, do takiego myślenia. I kiedyś dochodzimy do takiego momentu, kiedy są znowu dwie ścieżki do przejścia, komnaty. Jedna to jest taka banalna, a druga jest trudna strasznie. I od razu się kierujemy w tą trudną i oczywiście skakuje jakaś pułapka i tak, nie no, co jest? I wchodzimy drugi raz, znowu giniemy, tak? I tak nie do przejścia, się okazuje, że tą prawidłową ścieżką jest ta prosta. I tak pokazany ładny, taki z punktu widzenia właśnie dowodu polskiego, pranie mózgu gracza, jak można graczem sterować. O, tu od razu, znowu dygresja, przepraszam, Marcin. Że znowu wydłużam odcinek, ale jest na przykład teraz taka gierka, która zdobyła, bardzo ciekawa, ale to się nazywa, kurczę, Baba is you, tak się nazywa, Baba is you. I to jest gra, która wygrała tam taki game jam na konferencji Nordica i gra to jest taki sokoban. Tak, ale motyw jest taki, że są elementy, które na przykład jest baba i siód. Ty jesteś główny bohater, baba, tak, ale jak popchniesz na baba kamień,
to ty jesteś kamieniem. Na przykład kamień, słowo rok, czyli możesz w trakcie tego popychania rzeczy zmieniać zasady gry. Tak? I gra pięknie bazuje na przyzwyczajeniach graczach, na naszym mózgu. Czyli na przykład jesteśmy otoczeni takimi ścianami, typowymi ścianami i musimy dojść do flagi. I tak wiesz, chodzisz, nie możesz przejść przez ścianę. Ale raz patrzysz, kurde, mogę przejść przez ścianę, bo nie ma zasady wall, tam nie wiem, wall i stop. Tak? Jest taka zasada. Czyli możesz przejść przez ścianę, ale człowiek sam wewnętrznie buduje sobie w mózgu, no nie, ściana, no to nie przejdę, tak? I gra, całe poziomy to są takie puzzle, ale bazujące na łamaniu schematów, na samemu sobie budowaniu zasady gry. Polecam, podrzucę wam później link, sobie zagrajcie, bo jest darmowa wersja, ona teraz na Steamie będzie tam w tym roku zrobiona, już taka z troszkę ładniejszą grafiką, ale jest naprawdę super, za darmo można sobie pograć. No i tu jest właśnie ten pomysł z tym, jak są przyzwyczajenia, jak możemy się przyzwyczajać do pewnych koncepcji. Ściana to nie przejda. To sobie sami wymyślamy, tak? Zobaczymy. Wracając znowu do retro, po raz kolejny mamy dalej 89 rok i grę Total Eclipse, która w mojej świadomości no, zaistniała dzięki Bajtkowi, który wydrukował taką fajną mapkę, nawet ją pokażę tutaj. I do tej mapki był też screen, który dowiedziałem się teraz przed programem, studiując jeszcze raz, że on jest odwrócony do góry nogami. Czyli rzeczywiście przez wiele lat wtedy zastanawiałem się, co tam jest pokazane, bo on jest malutki, rozpaćkany, no i do góry nogami i nie wiedziałem za cholerę, co tam jest. Grę, dopiero dowiedziałem się, jak poznałem grę, i to było no, już na Amidze i wtedy ona nie zrobiła dla mnie wrażenia, bo miałem już inne tytuły lepsze do grania, a ta gra, ona była dobra na 8-bitowce i nawet na tych 8-bitowcach robiła super wrażenie, bo była oparta, ona była cała w 3D zrobiona. Była oparta o silnik, który się nazywał Freescape, to był autorski silnik takiej firmy, która na przykład zrobiła też Drillera i Castle Master, też gry w 3D. I on, ten silnik pozwalał generować świat gry w pełnym 3D i w kilku kolorach, z wypełnianymi wektorami. Czy to było coś super, no, na Commodore czy na Spectrum nawet, to coś niesamowitego. No cierpiała troszkę płynność gry, bo tam było, nie wiem, 3-4 klatki animacji na sekundę, więc ten obraz tak się dość skokowo poruszał. No ale mogliśmy się popatrzeć w każdą stronę, czyli to robiło straszne wrażenie. A sam Total Eclipse to była gra, której akcja toczyła się tam w latach 30. XX wieku. Wcielaliśmy się w gościa, który archeologa, który musi udać się do piramidy po to, żeby powstrzymać starożytną klątwę, bo zbliża się jakieś tytułowe zaćmienie słońca, to Total Eclipse, które ma zniszczyć świat, bo ma się obudzić tam Bóg Ra i oczywiście zniszczyć wszystko i tylko nasz bohater może to powstrzymać. I cała gra działa się w piramidzie w Gizie i to była taka logiczna łamigłówka. Trzeba było przestawiać bloki, chować je w ściany, żeby torować sobie przejście, czy przestawiać wyżej, niżej, żeby zrobić sobie jakieś schodki do przejścia. I nie było w zasadzie żadnych przeciwników, oprócz tego, że spotykaliśmy mumie, które tam były zamknięte w tych swoich sarkofagach. I był fajny patent, bo wtedy wzrastało nam tętno. Było takie serce na ekranie, które rosło i trzeba było się uspokajać, czyli wycofując z planszy i pijąc jednocześnie wodę. Bo jak znajdowaliśmy wodę i ją piliśmy, no to serce się uspokajało. Więc to był taki też tutaj patent w mechanice, że nie tylko jakiś pasek nudnej energii, tylko zupełnie coś innego zrobione. I ta gra była no, cholernie trudna, w zasadzie bez takiej mapy jak w Bajtku było. Bo ciężko ją ruszyć, to było co ja próbowałem ją zagrać nawet niedawno, bo mam tutaj wersję oryginalną na Spectrum, ale no, ze względu na to, że chodzi strasznie wolno, jest taka ciężka, to nie udało mi się. Ale wtedy bym pewnie zagrał, jakbym miał ją na 8-bitowcu. Ktoś z was coś kojarzy? No ja też nic nie dodam. Znaczy jako tytuł kojarzę, ale on też jakoś taką minął mnie, bo oczywiście nie miałem możliwości grania na Spectrumie wtedy, w tamtych czasach, a no więc to podstawowy problem mój. Niegrywalny dzisiaj, jest niegrywalna przez tą prędkość. Kojarzę poza tym tych gości, też później oni zrobili 3D Construction Kit, czyli taki współpracujący z Amosem, który na Midze się w Amosie trochę programowałem i właśnie pamiętam to środowisko do tworzenia obiektów 3D, które oni byli, okazało się później to po latach dowiedziałem, że to właśnie ta firma, ci ludzie dokładnie, swój silnik, zrobili z niego edytor, tak? No to udostępnili, to fajnie, w cudzysłowie udostępnili, tak. Można było kupić sobie i robić. Ja jeszcze, jeśli nie macie nic do dodania, mam takie dwie ciekawostki na koniec. W oryginalnym wydaniu
znajdował się, można było wziąć udział w konkursie i znajdował się taki tutaj voucher, trzeba było skończyć grę, zrobić zdjęcie screenu, wydrukować, znaczy wywołać film i wysłać i można było wygrać wycieczkę na Hawaje, żeby obejrzeć właśnie zaćmienie słońca. Ale to jest już nieaktualne chyba ze 30 lat prawie, znaczy no 20, prawie 30 lat jest nieaktualne, czyli nie mogę sobie wysłać tego. Natomiast druga taka śmieszna rzecz to jest z Bajtkiem związana, ja przeczytam dwa zdania, jak wyglądały opisy wtedy i jak w ogóle kompletnie były oderwane od rzeczywistości. Posłuchajcie, Egon czym prędzej ukradł samolot z lotniska wojskowego w Gdańsku i pognał do Egiptu. Nikt nie strącił go po drodze i możemy teraz to zawdzięczać tylko ówczesnym radarom. Nie wiem o co chodzi, nie chcę wiedzieć, to jest bardzo przykry atak, to jest typowy opis z Bajtka z końca lat 80. I na tym nie zakończę rozważania o Total Eclipse. Nie mam więcej nic do dodania po tym. Przykre to, ale wtedy się czytało, no i było fajnie, bo wyobraźnia buzowała. Powiedzcie mi coś, bo kto to dodał, to La Fétiche Maya. Właśnie teraz chciałem powiedzieć, że mamy tytuł i Marek zapodał La Fétiche Maya, myślałem, że chodzi o jakieś porno na Amidze, ale nie, to z gra podobno, więc Marek, no to świata anglojęzycznego była po prostu Maya, tak się nazywała, i to była dosyć jedna z takich wczesnych gier Silmarils, takiej znanej z Tarkana, z Colorado, no właśnie. I to jest jedna z tych gier, którą oni z wczesnej epoki, obrok Manhattan Dealers, którą zdobyła popularność, bo oni mieli parę wtop też, fiask. I to jest ten moment, kiedy zaczęły im się gry już udawać. I tego samego roku będzie Tarkan właśnie, który już w ogóle tam zainteresuje odbiorców i firma zacznie być kojarzona bardzo pozytywnie. To jest gra, która jest właśnie takim Indianem Jonesem. Rozwiązujemy tam intrygę związaną, znaczy intrygę, poszukujemy skarbu Majów, tak? I tam podróżujemy po dżungli, jeździmy. To jest fajna mechanika, bo czasami chodzimy postacią, wchodzimy do budynków, tam jest dużo jakichś ikonek, pamiętam. Mamy jakieś puzzle, zbieramy przedmioty, zbieramy niezbędne jakieś wyposażenie, ale co pewien czas jeździmy sobie jeepem i tym jeepem jest widok taki za kierownicy, tak? I mamy las przez las. Chyba, nie? To jest takie Tak. I to jest dosyć fajnie zrobione. Pamiętam, że mi się podobało. To pewnie ten silnik, który tam był, wykorzystano później w Colorado przy pływaniu tym kanu. I ja wiem, że tą grę na pewno skończyłem i ją skończyłem dzięki Computer Studio, bo miałem akurat ten numer Computer Studio, gdzie była dokładnie opisane krok po kroku, co robić. I ja sobie tą grę skończyłem i to była taka wesoła, zręcznościowo przygodowa gra. No, z dosyć ciekawym takim Indiana Jones motyw, tak? Taki charakterystyczny z Indiana, jak z Indiany, tak? Tyle, no więcej nie dodam, no. Ja kojarzę tylko ten dziwny tytuł Fetysze Majów na polski, jak sobie wtedy tłumaczyłem. La Fétiche Maya. I na początku dziwne sterowanie, którego nie rozumiałem, rzuciłem w kąt i poszedłem grać w coś innego, także. Ten fetysz to jest jakiś taki posążek chyba, z tego co pamiętam, Majów i to jest ten cel. Ale, tak, ale masz rację, że był opis w Computer Studio, ale ja już nie skorzystałem, już chyba mi się nie za bardzo chciało. Wtedy. Michał, coś kojarzysz tą grę? Nie, kompletnie, nie jest to obca dla mnie. Tak, jak rzucił tytuł, to Jezus. Ale dobrze, bo... Widzowie kojarzą. Perełkę programu nieznane. A i następny tytuł chyba też do siebie należy, bo Gold of the Aztecs. 1990. Jeszcze Growl po drodze jest. Tak, ale jeszcze ale jest Growl. Będzie później, potem. No dobra. The Gold of Aztecs, to jest ciekawa rzecz. To jest gra, jak się mówi... Czasami używać takiego pojęcia guilty pleasure, tak? Czyli... O właśnie, dobrze, że to powiedziałeś, to jest ohydnie żółta gra. Tak. Żółta gra. To jest taka gra, która poza tym jest bardzo trudna. Ona, nie wiem, pamiętacie tego Barbariano od Psygnosis? Mam go takiego, nawet na półce, tak. Takie coś się źle sterowało. Tak, i tak odrzucało, pamiętając Barbariana tego drugiego z Crystal Palace, tak? Tak, Crystal Palace. No to oni, to tu jest tak właśnie, było to sterowanie takie od razu odrzucające, gra bardzo okropnie trudna, postać dziwnie się porusza, wszystko jest takie spowolnione trochę, ale z drugiej strony coś w tej grze było, była duża w miarę postać, był pistolet, z których on jak przedtem strzelał, to z tego co pamiętam łuska tak wylatywała, więc takie dbanie o detale i
jak udało się przejść kawałek, czyli zabić te pierwsze jakieś tam węże, które się pojawiały, wchodziłeś do, w poszukiwaniu właśnie tego złota Azteków, do jaskini, w której było mnóstwo pułapek. I to było takie, ta część wzięcie z motywu Indiana Jonesa, ale tego, wiecie, gdzie są pułapki, które trzeba jakoś tam pokonywać, jak słynna scena finałowa z Graala, tak? Gdzie muszą pokonywać po kolei te wszystkie przeszkody, żeby iść w stronę tam, gdzie leży Graal, tak? I tak samo tutaj były jakieś pułapki, które trzeba pokombinować, jak przejść planszę. I pamiętam, że ta gra była potwornie trudna, ale te pułapki były dosyć ciekawie wymyślone i tak co chwila powtarzając grę przez jakieś tygodnie czy miesiące, tą grę skończyłem. I pomimo, że mówię, w tej grze było bardzo dużo słabych elementów, ogólnie koncepcja właśnie mechanizmów, które pokonujemy, tych ekranów, które musimy mieć jakiś na nie pomysł, strasznie mi się podobał. Tam co pewien czas zaczynała się taka nawet różnorodność w tej grze, bo pojawia się w pewnym momencie jakaś bestia taka wielka, taki jakiś demon, który nas gonił. Musieliśmy uciekać przed nim, chyba do jakiejś pułapki wprowadzić. Bardzo podobna rzecz, jak kojarzycie Stormlord 2 Deliverance, to tam był bardzo podobny motyw, gdzie się uciekało przed takim wielkim demonem w pewnym momencie. No i ogólnie ciekawa rzecz, bardzo mało znana dzisiaj, ale odwzorująca jak najbardziej te motywy Indiana Jonesa, tak? Gold of Aztecs kojarzę tylko z postacią głównego bohatera, który wyglądał, miał takie blond, długie włosy, kapelusi, gołą klatę i portki, wyglądał jak Lorenzo Lamas z tego, z Renegada, tak. Z takiego serialu. Dokładnie tak. W ogóle gość z innej bajki w grze o Aztekach, ale okej. I tylko tyle pamiętam. I właśnie ten strzelający pistolet, który wyrzuca te tony łusek z siebie, oczywiście przesadzone na maksa, przerysowane i takie ślamazarne dosyć poruszanie się tej postaci. Tak, takie, to było straszne. I to chyba ta dynamika mnie zabiła i przez to nie kontynuowałem dziwnej przygody z Aztekami, ze złotem Azteków. Nie znam szerzej gry niestety. Michał się drapie po obronie, mówię, kurwa, co nie moja bajka. Nie znam. No cóż, będę się odzywał na siłę, jak nie mam zielonego pojęcia. No to teraz coś, co znasz pewnie, bo Growl, czyli arkatowe mordobicie, też widzieliśmy. A to tak, to znam. Historia jest fajna. Musimy kill em all tylko po to, żeby przywrócić balans między przyrodą, czy tam między naturą a ludźmi. Po pokonaniu ostatniego złego uwalniamy stada słoni i wszelkiej gadziny. To jest takie proekologiczne bardzo. I gość wygląda jak Indiana Jones, chyba jeden z głównych bohaterów. Nie, tam ich jest cztery. Ale tam jest główny, taki główny, w cudzysłowie, no. Szef. A, no, bo można napierdzielać na bogato z wszelkiego, tutaj natura, wiesz, walka o przyrodę, a tam rozumiesz, przenośny te wyrzutnie rakiet, dymy. Ale ja chyba nie widziałem, w latach 30 czy 20 taka chyba stylistyka była, tak jakieś Indie takie trochę, właśnie te słonie, taki, no, azjatyckie takie klimaty. A jaka to jest firma? Capcom czy Taito? Coś z tego, ale japoński tytuł. To musiałem zerknąć. No to japoński tytuł jest na bank. Nie sądzę, żeby to było coś europejskiego. Nie, to jest coś albo Capcom, albo Taito, albo coś z, albo Konami. Nie wiem. No nieważne, trzeba by zerknąć. Tak, no taka tam przyjemna rozpierducha, tak? Wrzuć żeton i napierdzielaj, wrzuć żeton, powtórzyć, nie? No także tak. Marek, rzucałeś żetony? Znaczy tak, ja tą grę kojarzę, bardzo dobrze ją wspominam. Mi się podobał oczywiście ten motyw tych zwierząt. To był taki w miarę oryginalny w tych wszystkich mordobiciach, że tam co pewien czas te zwierzęta się przyłączały. Tak, ja trochę szydzę z tego, natomiast no to pierwszy raz nie uwalniamy uprowadzonej dziewczyny, którą boss narkotykowy lub inny złoczyńca lub ktokolwiek, jak go to tam zwał, nam tą naszą połowicę ukradł, tylko walczymy o przywrócenie równowagi między naturą a ludźmi jako takimi. No i jeszcze bicz był taki charakterystyczny dla Indiana Jonesa. Bicz był. Ale idąc tą drogą w Double Dragon były takie punkowe laski, które też biczem na pierwszy. Jak w każdym razie. Ale nie aż bohater. Dobrze. Co my tam mamy? O, Flight of Amazon, tak, Queen. Pierwsza przygodówka i ostatnia. Joe King!
Główny bohater. Proszę? Tak, główny bohater. Gra, która troszkę chciałabyś, jak produkcję LucasArts, jej się udało w sumie, bo fajna była. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Joe King nie ma nic wspólnego z Indianą Jonesem. A wręcz bym powiedział, że jest trochę ślimakowaty, trochę fajtłapowaty, a czasami ma pociski takie jak rasowy macho. I nie boi się węży, co podkreśla w grze. I nie boi się, tak, nie boi się węży. To jest jawny przytyk do Indiana Jonesa. Ja myślę, że nie ma innej możliwości, jak właśnie kwestia, że on się nie boi węży, jest przytykiem do tego. Natomiast, no, firma kompletnie nie kojarząca się z przygodówkami wypuszcza... To dwóch gości zrobiło w ogóle w Australii tą grę. Tak, tak, tak. Wypuszcza całkiem, całkiem sympatyczną, zabawną, fajną gierkę, naprawdę w stylu LucasArtsowskim, że tak się wyrażę, i pewien rodzaj złoczyńców. Tam trochę voice acting kuleje, nie? Jest taki drewniany, ale ogólnie gra jest całkiem sympatyczna, ja ją skończyłem. Wracając do samej historii, bo ona jest trochę kompletnie wyjęta z kontekstu. Nie jest tym... W ogóle sprawa zaczyna się, że Kingu po wyrwaniu laski gangstera zostaje przez niego złapany i tam się zaczyna w takiej piwnicy. Z pomocą przychodzi mu jego przyjaciel Sparky. No i w zasadzie to takie wprowadzenie nic z gruchy, nic pietruchy. Poznajemy naszego bohatera, trochę wataszkę, trochę fajtłapy, trochę taki Larry. Z gier Sierry, no może troszkę bardziej wyględny. No i cała sprawa się zaczyna rozchodzić o to, że tam miał przetransportować jakąś znaną aktorkę, ma oczywiście konkurencję w postaci blondyna, który z nim rywalizuje, no i w końcu dostaje się, ten samolotem lecą, rozbijają się w pieron w jakim miejscu, też takie trochę pastisz, tu niby dinozaury, tu normalnie ludzie żyją wokoło, no i zaczyna się cała przygoda związana z ratowaniem świata. Natomiast no, żeby nie spoilować co ciekawszymi i śmieszniejszymi scenami, to wydaje mi się, że myślę, że spokojnie nadal można w tą grę zagrać, bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu można w nią zagrać. Jezus, muszę sobie was przestawić, żeby was widzieć, żeby mieć z wami interakcję. Cały czas kontroluję. No powiedzmy, że jest niemiecki szalony naukowiec, który eksperymentuje na... Jest, trochę wygląda jak główny zły w Full Throttle. Mam takie wrażenie. No oczywiście, no może daty nie te. No daty nie te, ale tak mi się kojarzy. Tak. W przypadku tej gry wszystkie podobieństwa do gier LucasArts są moim zdaniem zaletami. I myślę, że na jakimś Dosboxie można spokojnie pewnie... Była na Amidze też. Na Google jest dostępna, tak myślę, nie wiem czy mam sprawdzić. Na iOSie chyba, z tego co wiem. Marek, coś wiesz na tym, że jest na iOSie? Kojarzysz? Jest na iOSie? Jak jest na iOSie, to ja sobie skończę jeszcze raz. Ja mam bardzo przyjemne wspomnienia z tą grą, no. W ogóle fuks, bo ta gra o mały włos się nie ukazała. Bo ją miało na początku wydać Electronic Arts i ci goście, którzy ją, tych dwóch gości, którzy ją pisał, pojechali sobie na spotkanie do przedstawicieli ze Stanów i na tym spotkaniu był jeden gość, jakiś ważny z Electronic Arts, popatrzył na tą grę i dosłownie im powiedział, że są cieńcy jak dupa węża, że gra jest po prostu do dupy, do niczego się nie nadaje, żeby ją wyrzucili do kosza. No tak, tak było, bo rozumiem, że tak, oni po prostu byli załamani, on powiedział, że to nie będzie żadnego sukcesu, że się spóźnili o kilka lat, bo przygodówki są na wymarciu, bo to był 95 rok prawie, powiedział, że w ogóle se z tym poszli, no i chłopcy zabrali manatki, poszli i szybko odezwali się do nich goście z Renegade, którzy im wydali tą grę i to był, jak na tamte czasy, na zmierzch przygodówek, to był naprawdę sukces duży, bo ona się dobrze sprzedała, była fajna, miała fajne recenzje i tak jak mówiłeś, warto w nią zagrać dzisiaj. No to jest dobry tytuł po prostu. Ona ma wszystko co najlepsze, jeżeli nawet jest to kalka, kopia, no to uczymy się od najlepszych. Ona ma wszystkie najlepsze cechy, uważam, gry przygodowej spod szyldu LucasArts. No a jeszcze była fajna rzecz też związana z tą grą. Ona miała dwie różne okładki, w zależności czy to była Europa, czy to była... Znaczy, specjalna była okładka dla Stanów, dlatego że im się nie podobała ta taka... oryginalna i musieli ją zmienić na taką modłę amerykańską i dodali taką kreskę, nie wiem, takie jak tam z lat 50. takich
bardzo taką stylistykę takiej głupiej jakiejś tam blondynki i takiego umieśnionego tam futbolisty. I dodali jeszcze jakieś... Bo te postacie w ogóle tak nie wyglądają. Znaczy... No dokładnie, ale tak dodali dla Amerykanów, bo tam ktoś z wydawnictwa na Amerykę stwierdził, że tak trzeba zrobić, żeby Amerykanie to kupili. I jeszcze dodali kobrę i dziki i tych, taki tłum tubylców, którzy w ogóle w grze nie występowali. Dwie rzeczy, no. I pamiętam, że właśnie autor gry tam mówi, jak zobaczył tą okładkę, to po prostu był tak wkurzeni, no ale co zrobić. Dlatego lubimy europejską, naszą, jest bardzo fajna. Ale ja skończyłem grę na Computer Studio, instrukcją też świetną, niewiele dzisiaj pamiętam. Pamiętam, że mi się podobała, że to była taka czcionka typowo LucasArtsu w czasie dialogów. Czy dobra zrzynka, dobre wzorce mi. Dobra zrzynka, tak. Dobra zrzynka i tutaj ta zrzynka działa na korzyść. Słuchajcie, no może akurat to był faktycznie schyłek gier przygodowych, ale... Ten rodzaj gry, jeszcze ten gatunek nadal posiadał rzesze fanów i jeżeli nie brało się za to LucasArts, jeżeli to nie był Ron Gilbert i spółka, no to być może, wiecie, fani potraktowali to jako substytut i to też wpłynęło na sukces tej gry. No na pewno, po trochę. No. Tym bardziej, że to już była... Wiesz, staram się tutaj dojrzeć właśnie rzeczy in plus związane z tą zrzynką, no. Jeżeli już tak... Chłopaków oskarżamy o to, ale że... To były dobre wzorce i mnie się podobało, że... Zaczynali wszystko... Tak, bardzo przyzwoity tytuł. Tak. Ja polecam, jeśli znaję się, to ja sobie go przejdę, bo nawet tamten żart był dobry. Idziemy rok do przodu, no i mamy tytuł, który chyba wszyscy znają. Na pewno będę grał w grę, czyli Tomb Raider pierwszy. Marek, kiedyś pamiętam, coś się źle wypowiedział na tym. Znaczy, ja tu liczę na ciekawą batalię. Ja jeszcze tylko od razu chciałem przypomnieć, że ominęliśmy Broken Sword, ale ominęliśmy go specjalnie, bo wrócimy do tego tytułu w prawdopodobnie Loading B, ale to też jest bardzo... Ziołość? To jest jedyna rzecz, z którą mi się kojarzy Broken Sword 1. Ziołość? Znaczy właśnie tak. Ten bohater nie jest w ogóle Indiana Jones, tylko jest bardzo... Ma swój styl, tak? George'a. Ale on jest George, ale bo on ma... Ale gra przygodowa jest w klimatach bardzo Indiana Jones. Bardzo zajebista kreska. W ogóle do serii Broken Sword to powinniśmy... Osobny odcinek. Tak. Zapowiedziane, także Tomb Raider wracamy. No to Tomb Raider, ale to ja mam tak się kłócić, bo ja nie lubię tej gry. Chciałem zobaczyć, o co chodzi. Znaczy no tak, ja jestem... Nigdy nie lubiłem tych pierwszych, pierwotnych części. Dla mnie to było bardzo duże rozczarowanie, głównie z powodu sterowania. Znaczy, bardzo podobało mi się, jak ona strzelała, szczególnie jak biegła. I oczywiście to była gra, którą kupiłem... Nie wiem, mój brat w ogóle kupił, Andrzej właśnie, taki, mój brat cioteczny, kuzyn. I u niego pograłem trochę w tą grę, ale to sterowanie doprowadzało mnie po prostu do szewskiej pasji. No, te odwracania, miał takie charakterystyczne odwracanie się w jednym. Tak, kamera nie szła płynnie. Strzelanie było fajne. Fajne były te wilki, fajny był później dinozaur, tak? Tygrys, tak wcześniej chyba. Wszystko to było nawet fajnie zrobione, ale po prostu sterowanie mnie dobijało, te podchodzenie do ścian, równiutko. I do momentu, dopóki się nie pojawił Uncharted, ja Tomb Raidera nienawidziłem po prostu. Ale cyski. Nawet go ale po latach. Uncharted? A co z tym wspólnego Uncharted? Uncharted właśnie polepszył sterowanie, tak? W Uncharted można było normalnie chodzić po ścianach. Wreszcie zaczęło się normalnie chodzić i tak naprawdę nowy Tomb Raider, który jest fajny. Tomb Raider, no jak to ma klimat Uncharted? To jest też odkrywca, nie? Nie, to jest też odkrywca. Tak, wzoruje się. Tak, wzoruje się też jak najbardziej na... Wywodzi się trochę z Tomb Raidera, tak naprawdę. Ja będę kupował PlayStation przed Red Dead Redemption, to całą kwadrologię, tak? Tak, Uncharted absolutnie wspaniała I warto zwrócić uwagę, że historia zatoczyła koło, bo Tomb Raidery, te ostatnie dwa, które są, wzorują się nie na swoich pierwowzorach, tylko na Uncharted. I są świetne. Ale są dla mnie absolutnie świetne. No właśnie, o to chodzi. Dlatego, że jest normalne... Jeszcze nie są retro, ale po prostu ten gorczyca i... Ale nie lubię oryginału. Proszę. Sorry. Mówię, że nie lubię tego oryginału. Ale ja sobie pozwolę na taką... Na taką sobie teorię spiskową wymyśliłem i będę się tego trzymał.
Śmiem twierdzić, że pomysł na Lara Croft, na Indiana Jonesa w spódnicy powstał na bazie tęsknoty i braku tego Indiana Jonesa. Jakkolwiek, czy w kolejnym filmie, czy to miało być Fate of Atlantis zekranizowane i tak dalej, i tak dalej. To był dobry moment, żeby przywrócić takiego bohatera, nie przywrócić Indiana Jonesa. No, Eidos nie miał praw, te prawa leżały w Lucasie. Po Fate of Atlantis, potem co mieliśmy jeszcze? Nie było nic. Mieliśmy Greatest Adventures na Super Nintendo. Ale Greatest Adventure to już nie jest historia, opowieść, o którym powiemy. I zaraz się przypnę do tego właśnie Infernal Machine, bo Infernal Machine chyba powstał 2 lata później. Tak, ale to dojdziemy za chwilę, tak. Dojdziemy do tego, ale w tej mojej teorii spiskowej te losy tych dwóch gier się ten... I ja ci powiem dlaczego, ale to się dowiem za chwilę. Ktoś wpadł na genialny pomysł tam w tym Eidosie i zdecydowali na to, żeby dać z powrotem, bo archeolog, podróżnik, zawadiaka, tylko że z cyckami, tak? I to był strzał w dziesiątkę, bo świat Larę pokochał. No Marek, z tym nie wygrasz. Świat Larę pokochał, zaginął gdzieś w czeluściach całej dziesiątej muzy i growym, i ten najfajniejszy archeolog na świecie w postaci Indiana Jonesa, i pojawiła się Lara. Lara zawojowała świat. Lara w ogóle jest ikoną PlayStation, można powiedzieć, tego pierwszego, tak? To jest jedna z najbardziej... ukazała się na Saturnie tak naprawdę jako pierwsza, a dopiero później była przeportowana na PC-ta i PSX-a. A z PSX nie skojarzona właśnie. Tak. To nie zmienia faktu, że zawojowała świat. No cóż możemy o Larze powiedzieć? Ja jestem fanem Lary i tak jak Marek powiedział, ostatnie dwie części, które być może... Kolejna nie wnosi nic nowego, jakiegoś nie ma takiego drygu do mechaniki, to jest kolejna historia opowiedziana na podobnym silniku, z podobną mechaniką, tam może jakieś dodatkowe rzeczy mamy, ale ja bardzo lubię te przygody tej Lary i jeszcze, tak jak mówię, lubię Karolinę Gorczycę w roli Lary Croft i strasznie mi ona pasuje i nawet jeśli miała być to polska aktorka faktycznie, która by mogła zagrać Larę, to obstawiałbym Karolinę Gorczycę w tej roli, bo wydaje mi się, że ma dużo cech charakterystycznych i w ogóle fizycznych jak Lara Croft, więc uważam, że pasowała idealnie. Bardzo, bardzo z nadzieją patrzę na nowy film, na film, który powstanie na bazie pierwszej gry, w tym robocie, pierwszej nowej gry. Wcale mi nie przeszkadza ta młoda aktorka, a wręcz myślę, że dobrze się castingowcy pospisali. Zobaczymy, jak ona sama zagra, czy odda ducha i charakter postaci. No to zobaczymy. Ja naprawdę mam plan wybrać się z wielką przyjemnością. Na to zobaczę, czy będę się dobrze bawił, czy po prostu ktoś to pogrzebie. Natomiast no, historię powiedzmy, że w jakimś stopniu znam, więc myślę, że będzie fajne kino przygodowe, takie na miarę Indiana Jonesa. No i teraz, żeby płynnie... No bo cóż możemy jeszcze więcej o Larze powiedzieć? No, to jest kolejna postać ikoniczna, jeśli chodzi o gry komputerowe, więc nie ma się co tutaj rozwodzić. Natomiast wydaje mi się, że ktoś w Lucasie po 2 latach, czy tam 3, w końcu zobaczył sukces Lary. No ja myślę, że to wiesz, sama sprzedaż, nakręcanie hype'u, no to musiało troszeczkę czasu upłynąć, zanim słupki pokazały, że Lara to jest dobry pomysł. No i co? No i powstaje Indiana Jones and Infernal Machine, który uważam z dennym, wtórnym scenariuszem. Scenariusz miał być inny. Tylko, że... Ale pisał mu przecież Hal Barwood, czyli gość odpowiedzialny za Fate of Atlantis. Ale... No i jak się kończy? Jak się kończy? Będziemy spoilować? No może nie, bo może ktoś by chciał zagrać. Może już nie spoilujmy, bo to jest dosyć świeża. No ale z drugiej strony gry, które mają 20 lat... No umówmy się, że... Tak, że nie przesadzajmy. Jak się kończy? Kończy się tym, że Indiana Jones staje naprzeciwko bardzo nam znanego kształtu posążka i mówię... Another one, czy tam another idol, ale tym razem ten już go nie dostanie. Po czym bierze go i mamy klasyczną sekwencję z kulanym kamieniem. No sorry, to jest jak danie w pysk wszystkim fanom Indiana Jonesa, bo
sam sposób przedstawienia przygody rozgrywki jest żywcem ściągnięty z Kruftówny i mamy rozwijającą się opcję. Wszystko jest 3D, ale to ich w żaden sposób nie usprawiedliwia. W żaden sposób. Ja wiem, ja czytałem wywiad właśnie z Barudem, oni się wszyscy zdawali sprawę, postać, że muszą się zmierzyć. No co, no to i jaki mieli argument? Samą postać Indiana Jonesa i wszystko to, co mieli, wszystko zdupcyli. Taka jest prawda. Bo to było w ogóle tak, że ta gra, ona, bo wiadomo, że po kilku latach posłuchy, kiedy my graliśmy wszyscy w Fate of Atlantis, ludzie czekali, czy będzie ten Iron Phoenix, czyli ta kolejna przygodówka, która no, w zasadzie się nie ukazała, tam były jakieś prace początkowe, ale ucięli kurze łeb. No doczekaliśmy się czego? No tego Indiany w 3D. I on był pisany, zanim jeszcze nasz scenariusz, szkic gry był robiony, zanim powstał Tomb Raider, oni już wiedzieli, że to będzie w 3D, znaczy ich gra, że będzie w 3D zrobiona, no i kombinowali, co tu zrobić. I właśnie to, co mówiłem, że Hal Barut chciał zrobić grę, w której Indiana, no, może nie ściga UFO, ale szuka obcej cywilizacji. I co się stało? Przyszedł George Lucas i powiedział, że hola, ja tutaj sobie piszę już scenariusz filmu, który tam się ukazał w 2008 roku, czyli czwarta część Indiany, ja tam chcę mieć kosmitów, więc do gry proszę mi tego nie mieszać. No i co? I wypali... Serio? Tak, tyle dokładnie. Lat przed? Tak, tyle lat przed. Bo ten George Lucas zaczął pisać zaraz po Indianie Jonesie III. Ten scenariusz swój, tylko to jak u Lucasa trwało tyle lat. On sobie tam dłubał, przy tym miał jakieś założenia. No nieważne. Co nie zmienia faktu, tak. Jeżeli wytrącili argument scenarzyście, to umoczył dupę na tym. No, koniec jest beznadziejny. Koniec jest beznadziejny, kończy się sekwencją. Sekwencją z kamieniem po zabraniu posążka i oczywiście sekwencja, którą musisz uciec przed tym kamieniem, następnie pojawiasz się na skraju jaskini, Indy puszcza jakiś taki tandetną sentencję i jest koniec. No. Sorry. No i powiedzmy, że... No. Próbowali zawalczyć z Eidosem, mieli, uważam, wszystko mieli w rękach, bo mieli postać najsłynniejszego archeologa zagadiaki. Natomiast ciutek lepszy jest Emperor Stomp. Ciutek lepszy jest Emperor Stomp, może dlatego, że to jest kolejne chyba przez kogo 4 lata. Tak. I Xbox już, czyli już była fajniejsza grafika. No, więc Indy dostał więcej poligonów i tak dalej. Natomiast Eidos tak samo nie próżnował. I Lara ze szpiczastych cycków nabrała więcej krągłości, też dostała więcej poligonów. Natomiast uważam, że historia, w której była uwikłana Lara, były bardziej ciekawsze niż te, w które został rzucony Indy. Tak, później Indy już się nie sprawdził, po Fate of Atlantis w zasadzie. Infernal Machine jest obrzydliwie wtórny i to uważam, jest to wpysk dla fanów. Tak, ja się zgadzam. Z tym się zgadzam. Tak. No Emperor Stomp, powiedzmy, że już jest ciutek lepiej. Mamy trochę terakotowej armii, mamy Chiny, mamy grobowce pierwszego cesarza Chin. Już gdzieś ta historia została przeniesiona w rejony, których Indy nie dotknął tak naprawdę nigdy, więc miało to jakiś potencjał. Już wyglądało lepiej, natomiast w samej mechanice też się wiele nie zmieniło, ale żeby nie być hipokrytą, no, był to jakiś tam skok technologiczny, poprawa w opowiadaniu historii i tyle. Tak samo mamy w nowym Tomb Raiderze, tam nie ma za wiele nowinek w stosunku do pierwszej części rebootu, że tak się wyrażę. Natomiast ja naprawdę z wielką przyjemnością tego Tomb Raidera skończyłem, a wręcz chodząc i próbując maksować wszystkie znajdźki, jakie są do znalezienia, tylko w dwóch grach wszystkie znajdźki znajdowałem. Pierwsza to jest trylogia Batmana od Rockstara, gdzie ja osobiście nie, to jest też taka śmieszna rzecz, bo ja nie trawię uniwersum DC. Nie trawię uniwersum DC, a strasznie lubię serial Gotham i strasznie lubię gry z Rockstar, jeśli chodzi o Batmana, to tak Batman i nowa Lara Croft. Znaczy nie Rockstara, tam oni się inaczej nazywają. Nie Rockstar, o Jezus. Rocksteady, przepraszam. No, przepraszam, pomyłka. A nie Rockstar? Co wy to gadacie? Nie, no to jest Rocksteady, inna firma. Okay, no Rockstar dobra, to jest GTA, nie? Dobra, to sorry. No ale bardzo lubię ten, to są dwie gry, które wszystkie znajdźki, wszystkie ciulstewniki, jakie są do wyzbierania, wiecie, rozrzucone po mapie, każde główienko wymaksowane na tym. Tyle, no. Natomiast, no, sorry, jeśli porównać Larę 97 do Indiana Jonesa 99,
no to w przypadku Eidosu ktoś wykorzystał tą lukę, którą wszyscy czekali, potem się wszystko wlekło, nic się nie działo, nie było żadnych informacji, nikt nawet nie próbował hype'u podkręcać, czy nowy Indiana w ogóle powstanie, czy cokolwiek z tego lore będzie ruszone, a to ktoś po prostu dał nam ładną panią archeolog, no wtedy ona jeszcze nie była ładna, umówmy się. 500 poligonów. Natomiast i na tym wygrali i to czas pokazuje, na tym seria już w tej chwili też ma ile no, 20 lat prawie? 20 lat. W 2017 minął 20 lat. W 96 roku był pierwszy Tomb Raider przecież. No to 2016 było 20 lat, czyli seria ma 20 lat, ma się świetnie. Czekamy na nowego, który jest nieogłoszony, ale jest już mnóstwo przecieków, bo ktoś tam komuś zrobił zdjęcie na laptopie w metrze z nowego Tomb Raidera, łącznie z podtytułem, więc myślę, że najbliżej co mamy z ciekawych rzeczy, gdzie mogą, chyba E3, nie? Najwcześniej w czerwcu, tak, Marek? Mhm, tak. No to myślę, że na E3, a może troszeczkę przed E3, albo na E3 już dostaniemy gruby gameplay z nowego Tomb Raidera, więc ja na pewno kupię, a to jest właśnie pokłosie tego, co się stało z samą postacią Indiana Jonesa, bo jeśli już nie firmy, to można było spokojnie eksplorować sobie świat i rzucać tego Indiana Jonesa w zasadzie na każdy kontynent. Mamy tyle mitów, tyle wierzeń, tyle... Wciąż czekamy na godnego następcę Fate of Atlantis. No myślę, że tak, może się kiedyś powiedzieć. Emperor Stomp nie był taki zły, nie? Nie był taki zły, jeśli chodzi o samą historię. Natomiast no, ten Infernal Machine to jest no, tyle wspólnego z Infernal Machine, co wiesz, bieda straszna. No, ja ze swojej strony o tym Infernal Machine jedną taką ciekawostkę dodam, że ta gra miała, to co mówię, premierę w 99 roku, w grudniu, i w Stanach Zjednoczonych, czyli na najbardziej chłonnym rynku wtedy, ona wyszła na Nintendo 64 najpierw i nie można jej było kupić normalnie w sklepie, tylko trzeba było zamówić przez stronę internetową LucasArtsów. W 99 roku to jeszcze tak trochę raczkowały te sklepy wtedy i tylko tak, albo iść do wypożyczalni Blockbuster Video i sobie wypożyczyć grę na kilka dni. Nie można było iść do sklepu, dopiero miesiąc po premierze. Czy to było spowodowane? Proszę? Polityką, taka, że chcieli właśnie wypaść ten sklep internetowy, żeby to było takie miejsce, gdzie mogą kupować, i to im zupełnie nie wypaliło, więc jakieś 3-4 tygodnie później gra już wylądowała normalnie na półkach sklepowych, ale to no, historia jej była sprzedaży dość taka krucha, niestety. Na PC była dużo lepsza wersja, bo lepsze tekstury, to nawet było wygodniejsze sterowanie z tej klawiatury i myszki, także fajniej tam to wyszło. No i tyle w zasadzie, i się zamknęła ta historia później na tym Emperor. Jeszcze było coś na PSP, było też Staff of the Kings i na Nintendo Wii, ale to już ta gra była taka, no, niespecjalna. No, no i Lego Indiana Jones, ale to już jest zupełnie jakby no, taka inna. Bardzo dobre. Ale to z takim Indiana Jones no trochę. Znaczy wiesz, seria Lego rządzi, generalnie seria Lego, do której powstała, do każdego, do Avengersów, do Star Wars, do Indiany, do Batmana, wszystko powstaje, wszystko jest zrobione to w konwencji Lego, jeszcze w większości z dobrym humorem, to jest tak jakby troszeczkę inna półka, w ogóle nieporównywalna do czegoś, to tylko z kronikarskiego punktu, aha, tu jest Indiana Jones i tu jest Indiana Jones, natomiast nie o to mi chodzi, jeśli mam chcę przeżywać przygody Indiana Jonesa. Lego z zasady jest dla dzieci i tam jest wszystko... Michał, a tak łapiąc się dygresji jeszcze usilnie, cały czas oglądałeś film Lego Batman? Lego Batman jeszcze nie. Świetne, po prostu tak świetne. I widziałem to, naprawdę... przygoda, coś tam... Tak, tak, ale... No, to niezłe, ale no, nic specjalnego, ale Batman jest rewelacyjny, jest naprawdę rewelacyjny dla dużych dzieciaków. Ale ja nie krytykuję humoru, który przedstawia Lego. Ale ja ci po prostu polecam, żebyś kiedyś sobie znalazł czas. Jest fantastyczny. Zobaczę, ja nie mam z tym problemu, ale tylko jeszcze nie zrozumcie mnie źle, ja nie krytykuję gierek z serii Lego, bo... dzieciaki w to grają, czasami mam tam jeszcze mój sześciak ma na wicie, i Gwiezdne Wojny, i coś tam, no dużo tych gier, i Piraci z Karaibów, i to tam, wiesz, coś tam pograsz i to są takie gagi, że sam się śmiejesz, więc, nie, no, ale tylko mówię, to nie jest ten sposób Nie jest sposób krwisty Indiana.
to nie jest sposób przeżywania przygody, jak ja chcę. Tam mówimy o historii, o opowieści, którą bohater przeżywa. To ma być, wiesz, na miarę... Musisz Uncharted nadrobić. Muszę Uncharted nadrobić. Ja wiem, że to wstyd, ale... No właśnie na Uncharted już skończymy, ale... nie? Bo Uncharted to jest takie... znaczy to współczesne, ale stwierdziłem, że sobie przy najbliższej okazji, myślę, że to jest kwestia tam tygodni, no nie wiem ile zostało do premiery Red Dead. Ale mam trochę tytułów. Przede wszystkim wychodzi nowy Kratos i ja w zasadzie PS kupię dla Kratosa, bo ja jestem wielkim fanem serii. Marta twoja jest też fanem Kratosa, nie? Marek. No, więc ja kupię PS dla Kratosa, a potem, no wiadomo, Red Dead, który prawdopodobnie nie ukaże się na PC-ta, albo dopiero po jakimś roku, więc nie zamierzam tyle czekać. No i na pewno do ogrania jest Uncharted. I to w zasadzie tyle, co bym dogrywał na PS4. A wystarczy. Tak. Trochę ekstrawagancja kupić dla dwóch gier czy trzech. Ja myślę, że Uncharted po prostu kupię teraz tak kwadrolodzie w jakiejś tam przyzwoitej cenie. Tak, nie Uncharted będę... naprawdę to jest jeżeli ktoś by chciał się zastanawiał, czy kupić PS4 i ograć właśnie tą całą kwadrologię, to w ogóle się mają czym zastanawiać. To jest po prostu kapitalna seria filmowa. Ale zamierzam przejść od jedynki, żeby poznać całą historię. Wybuchowa, fajna, widowiskowa, z takim i scenki przerywnikowej. Polskie głosy są super podłożone, naprawdę. To jest voice acting, moim zdaniem, rewelacja. Że dubbing jest dobrze zrobiony. Tak, jest bardzo dobrze zrobiony. Boberek po prostu miód, cud. Warto zagrać do tej pory. Ten Uncharted 1 ma 10 lat na karku już, ale dalej po prostu no, kopie zad. Super. No nie, no trzeba przejść chociażby, żeby poznać całą historię, podejrzewam, tak, są nawiązania. Tak, to jest fajnie, że to jest zamknięta historia. Od jedynki do końca czwórki to jest jedna wielka historia zamknięta. Fajnie się kończy. Znaczy, no nie będziemy spoilować, ale warto zagrać, żeby poznać po prostu samo zakończenie nawet wszystkiego. No, żeby to podsumować, dziś Indiana ma wielkich konkurentów w postaci Drake'a i w postaci Lary. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy dostanie Uncharted wersji kinowej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i Indiana się szykuje w 2019 podobno. Zobaczymy. Tak, no. Daj Boże Tucholski zdrowie Harrisonowi i ja sobie nie wyobrażam, żeby można było ciągnąć jakkolwiek Indiana Jonesa bez Indiana Jonesa. No właśnie, nie za bardzo. Więc no niestety chyba Harrison już ma 72 czy 3 lata. No mówię, oby zdrowie mu dopisało, zaczną zdjęcia, będzie miał 75. Jeżeli będzie tak na takim chodzie, jak jest teraz, no to myślę, że jeszcze nakręcą. Co z tego będzie? Ja się dobrze nastawiam, ja jestem, ja myślę, że będzie coś fajnego. Wiesz co, ja nie rzucę, strasznie dużo psów zostało powieszonych na Królestwie Kryształowej Czaszki. Jestem w tej grupie, gdzie jest okej, okay. Podobało mi się. Ja uważam, że jest okej, okay. Dostałem Indiana Jonesa, kolejną przygodę. Ma być szczery, jak dzisiaj się popatrzy na przykład na nie tyle co Poszukiwaczów, a Świątynię Zagłady. No to... Świątynia Zagłady jest najsłabszym z tych filmów i takich. No jest. Znaczy nie, to jest nadal Indiana Jones. Ja dalej to lubię i dalej do tego wracam, ale no bez przesady. No nie można powiedzieć, że to Królestwo Kryształowej Czaszki tylko dlatego, że pojawiają się tam kosmici. A w ogóle motyw obcych cywilizacji się wiele, często przewija i jakoś nie ma problemu. I ludzie, którzy się tym fascynują, a gdzieś tam no, otarli się o teorię Danikena, o komiksy Danikena, to naraz mają problem, kuźwa, wiesz, z dupnym spotkiem na koniec Indiana Jonesa, no a nie mają problemu ze Świętym Graalem albo z wyciąganiem serca na żywca, po czym Delikwent dalej żyje, no wiesz, o co mi chodzi. No. Albo się idziemy bawić, albo będziemy rozkminiać wszystko na czynniki pierwsze. A teraz idziemy spać, bo mamy 2 godziny odcinku. Marek jest tam, zasnął tam. Nie, rusza się, żyje. Żyje. Marek, dzisiaj bardzo dużo dygresji, prawda? Nie. Musimy już pomagać, do widzenia. Ja myślę, że tylko na plus. O! Właśnie Marek zniknął. Marek nam pomachał. Ewidentnie musimy kończyć. No to co, no to kończymy. Nowy Skype i coś się tu dzieje. Wyłącza, tak. Włącza. Marek, damy ci szansę. Pożegnaj się pierwszy. Póki możesz. Pa, pa. Ahoj, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej. Cześć.